Thank you. 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Sponsorem głównym kanału 0 jest Racket Jobs, twój portal z ogłoszeniami pracy. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, to my, czyli wasza poniedziałkowa para Maciej Dąbrowski. Krzysztof Stanowski, dzień dobry, witamy serdecznie. 19 dzień, dobrze powiedziałem, 19 dzień stycz... lutego. Lutego. Czemu stycznia, czy stycznia? Czyli prawie źle powiedziałeś, ale się poprawiłeś całą porę. Dokładnie. Zdumiało mnie, jaki smutny byłeś przed programem i jaki nagle wesoły byłeś, gdy włączyłeś. Gdzie się byłem kamiera. smutny, w którym. się siedziałeś taki. poli mnie pryszcz tutaj, robi mi się. Okay. A, a teraz, jak mam make-up, to czuję, że on się jeszcze bardziej tam gotuje. A nie chciałem tego wiedzieć? No ale byś wiedział wtedy, bo bym... Chcesz wiedzieć, jaki jest orygin mojego smutku. Nie, nie, nie chciałem tego wiedzieć także. Chciałem być miły po prostu i docenić twoją klasę aktorską. Jestem smutny, bo... Nie, nie jestem smutny, ale... Mm... Myślę, że parę osób może być smutnych, które pochodzą z zachodu, ponieważ był mecz wschód-zachód. Ale dużo z osób z zachodu. Znaczy zależy, gdzie pochodzi. Z zachodu granicę. Stanów Zjednoczonych. Ja też właśnie też nie wiem, gdzie jest ta granica w tego magicznego zachodu Stanów Zjednoczonych. Znaczy oni sobie wymyślili, że ona będzie w tym miejscu. Znaczy wszędzie sobie wymyślili w sumie, że ta granica będzie. Bo zobacz, to jest tak, jak idziesz na przykład na północ, nie? Coś mhm. w sensie inaczej. Do góry. Czyli Bo właśnie myślę, jak to, jak to jest dokładnie, ale jeżeli idziesz cały czas na wschód, to będziesz cały czas szedł na wschód, a jak idziesz cały czas na północ, to w pewnym momencie zaczniesz iść na południe. Jeżeli mówimy o globie. Muszę to przemyśleć. Idąc cały czas na wschód, idziesz cały czas na wschód. Ale nie chcę tego przemyśleć teraz. Muszę to przemyśleć w domu, na spokojnie, bez Twojego udziału. Tak. I bez udziału widzów. Eee, dobrze, co? Zaczynamy? Oczywiście, że zaczynamy. Zaczynamy pomiędzy siódmą a siódmą 12, mam napisany talk, więc zaczynamy small talkiem, proszę Państwa. To no jeszcze 10 minut w taki takim razie. Jak 10... spędziłeś weekend, powiedz Macku? Jak co? Jak weekend spędziłeś? A bardzo dobrze, bardzo miło, bardzo sympatycznie. Tak, tak do późna. Chodząc spać późno, tak po czwartej na przykład. Aha. Ale wstałem co 11, więc akurat 7 Wiesz, godzin to, to idealnie. W, w, było się dzisiaj przestawić, co? Nie, 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 w ogóle nie mam z tym problemu. Mm -hmm. Naprawdę po prostu idę spać o północy, o pierwszej gdzieś mniej więcej i pyk. Budzę się o 5.45. No Okej. Okay. No dobrze. Ja dobrze. się chciałem zapytać, ciebie, tak, jak po, po materiale o Karola a właściwie nawet nie o niej. W porządku. Były jakieś telefony? Nie, nie, znaczy ja nie odbieram telefonów tak z założenia, <laughs> więc jakieś okay. były, ale ja nie wiem nigdy, kto, kto dzwoni, bo ich po prostu nie odbieram. E, więc nie, nic się takiego nie wydarzyło. Nikt nie pisał, nikt nie dobijał się. Nie. dzisiaj jakiś samochód, jak wychodziłem o 5.40, no. stał pod moim domem, ale podszedłem i nikogo nie było. Był taki na zapalonym silniku. Ktoś chyba spał z tyłu, ale tak 10 metrów od mojego domu. Na zapalonym e... silniku ktoś spał z tyłu, to trzeba zgłosić, bo to tak, jest... Wiesz... Tak, tak, Ale wydaje mi się na śląskich rejestracjach. <laughs> <laughs> ale czasami tak bywa, że gdzieś tam do sąsiadów jak jacyś robotnicy z daleka przyjeżdżają... No wiadomo, i... z daleka na śląskich rejestracjach. I biorno. o 8.00 powiedzmy mogą zacząć pracę, a tak 5.50 jest. Jeszcze sobie dosypiają, więc Jeszcze zakładam, sobie... że to było coś takiego. W ogóle. Ale nie było rury wsadzonej do środka, nie? Tylko nie, normalnie nie. sobie tam silnik włączony. Wiesz, to za to jest manda chyba 3000 zł. Ale nie chciałem być taki, żeby zgłaszać. No nie no wiadomo. To byłoby z mojej strony takie nikczemne, uważam. Okay, Zwłaszcza, no bo... że nie będę ukrywał, że czasami jak jest dużo na przykład lodu na samochodzie, to sobie go odpalam i idę do domu. I, I zostawiasz teraz się... na cały dzień, prostu, żeby sobie pochodził. Na tydzień cały. Na całą zimę. A to w centrum Warszawy po prostu. Podjeżdżasz do centrum Warszawy i tam sobie go odmrażasz. No ale nie, filmik, filmik został. Filmik. No film. Filmik. Nie, no. To jest internet, to jest filmik <laughs> za pieniążki. Został chyba dobrze przyjęty z tego, co widziałem. Tylko tej jednej pani się nie podobało, ale ona mnie stalkuje do jakiegoś czasu. Nie wymienię, proszę tego nazwiska. A, e, na tak. K, znaczy na, D, na R. Tak, tak. Okay. tak, tak, tak. No więc, więc wolałbym już ominąć ten temat. Ominąć, bo nie chcę tej e, wymiany zdań, bo ona po prostu widzę, że się nigdy nie skończy. I... Bardzo możliwe, ale widzę, że tam często jest grane, ale nie widzę, żebyś miał krótkie spodenki, bo tam było o krótkich spodenkach dużo też. Mm, tak, że, jest, nie, że jestem chłopta chłoptasiem. W krótkich spodenkach. To w sumie mi znaczy Ja się cieszę. To no. taki niby staruch, mm -hmm. ale jednak trochę z młodzieńszym wyglądem. Ale wiesz, bo to jest... Y Często zdarza się ostatnio w internecie bardzo popularne jest hasło facecik. Że faceciki i takie. No ale wy już wiecie, moi drodzy, wy już wiecie o co chodzi. Natomiast jeszcze chciałem wrócić. Ale to, to jest... On jest pierwszy na... u was, nie? Na kanale Zero. W sensie jest pierwszy na czasie. Mm, tak, w sensie tak z tych wszystkich, które były do tej, pory ale też wcześniej nie byliśmy brani pod uwagę. To znaczy, na przykład wywiad z prezydentem Andrzejem Dudą Poja pojawił się pięć dni po ty... pięć dni po trzy tydzień po publikacji się pojawił na szóstym miejscu, coś takiego. Tak, tak, tak. tak to był moment, w którym dopiero zostaliśmy przez algorytm YouTube'a brani pod uwagę, jeśli chodzi o kartę na czasie. Natomiast ostatnio e, skontaktowała się z nami Przedstawicielka e, YouTube'a na Polskę i tam hmm. mieliśmy bardzo miłą rozmowę. I mówiłaś, aż z tej karty na czasie, tak szczerze mówiąc, to nic nie wynika, jeśli chodzi o ruch. To jest... Też mi zawsze to mówią. Od dziesięciu lat mi powtarzają, Maciek, nie, to z tego nic nie wynika, naprawdę. Ja mówię, to po co ją macie? No nie no, bo mamy. Mhm. No tak. Co mogę ci powiedzieć o tym filmie? Kurczę, tak nawet nie miałem czasu się się wgryźć w taki odbiór medialny, że tak powiem. Czytałem dużo komentarzy, jeśli chodzi o, o samych użytkowników filmu, natomiast nie wiem do końca, jak branża to odebrała. Ja czytałem komentarz. Nie, ja myślę, że spoko. Znaczy, jak branża to odebrała, to ta branża, taka branża raczej to przemilczała, szczerze mówiąc, ale to z wiadomych powodów. Natomiast czytałem komentarz jednej pani, to nie, nie tamtej, tylko jakiejś innej, która miała, pani albo pana, teraz już nie wiem, że miała, były pretensje, że za mało było tam powiedziane, że jednak Karolina Derpieński jest jednak, że trochę kłamie. No, wiesz co, chyba ja też nie, nie za dobrze w pewnym momencie zakończyłem ten film. To mm. znaczy, to jest oczywiste, że ona kłamie non stop w zasadzie i cała jej kreacja jest, jest, składa się z kłamstwa mm. tylko i wyłącznie. Nawet ten wiek, który krąży przez jej przez ostatnie dwa lata nie był prawdziwy, bo nie 23, tylko 21 lat. Mm -hmm. e, natomiast e, ja miałem na myśli to, że jak już ona wyjdzie z tej swojej roli i przez, wyłączy się kamera i ona przestanie udawać dolarsową królową, to wtedy da się z nią normalnie porozmawiać i wtedy da się uzyskać chociaż trochę prawdziwe odpowiedzi albo w ogóle prawdziwe odpowiedzi. No dobra, miałem takie wrażenie, ale... Yy... A nie było tak, nie było to stanem faktycznym, jak tam byłeś, jak się wyłączała ta kamera rzeczywiście, że ona naprawdę się zmieniała w momencie, w którym stryk znaczy, Aż tak się do końca nie zmieniała. Okay. zmieniała się trochę w kwestii właśnie prawdomówności, mm -hmm. chociaż ona też dużo mówiła o prawdy przy włączonej kamerze, tylko jak już zapomniała, że jest królową. Eee, natomiast to też nie było tak, że ona nagle zmieniała się o 180 stopni, gdy przestawaliśmy ją nagrywać, bo ona. nie tak, jak, ja, jak włączył się, tylko. nie, poranek. nie, nie, nie. nie. Ona, ona mimo wszystko jest osobą, która w tej, w tej roli. Raczej przebywa, częściej niż nie przebywa. Okej, okay, okej. Okay. No dobra, no to, to jest konsekwentne. To jest metoda Stanisławskiego chyba to się nazywa. A, no mam nadzieję, że wszystko nie w porządku, szczerze mówiąc. Martwiłem się. Wczoraj napisała do mnie na Instagramie. A, okej, okay, czyli napisała. Napisała. E... W jakichś miłych słowach, czy takich mniej miłych? <głos> <głos> zaatakowała tą panią na R. <głos> <głos> okay. Wspólny front. No, tak. Natomiast potem się spytałem, czy wszystko u niej ok. No i napisałem, że jej żal trochę Krztofa, bo traumy jego wróciły. No i, no i tyle. O jejku. <noise> Natomiast u niej chyba wszystko jest w porządku. To dobrze, bo się bałem, że będziemy jakieś kłopoty. Nie, no raczej wręcz cała Polska, wiesz, sądziła, że będzie zupełnie inaczej, ten film będzie zupełnie inny, zresztą sam o tym wiesz. E, więc myślę, że dla niej chyba In Plus to, no tak na dobrą sprawę. Nie mam się nie żadnego tego, pojęcia. Wydaje, ma. mi się, wydaje mi się, że ta dziewczyna naprawdę ma potencjał, żeby w Polsce w showbiznesie zamieszać, bo ma taki charakterek, który jest nie do zastopowania. I są takie odgałęzienia show biznesu, gdzie tam jest to pożądane i poszukiwane. Mhm. E, tylko, że ona chyba nie chce mieszkać w Polsce, a to by jednak było konieczne, żeby tą karierę robić. No, e, no tak. No, ja, ja, ja trochę rozumiem. No, obudziłem się dzisiaj. Wychodzę na zewnątrz, jest jeden stopień. I też stwierdziłem, kurde, jak gdyby był w Miami, byłoby cieplej chyba akurat. A mogłoby wiać na przykład. A mogłoby wiać, mógłby być huragan akurat no. też. No to w sumie też racja. Miami też nie jest najlepszym. najlepszym. Nie, jest najgorszy. Najgorszym nie jest, ale za dużo klęsk żywiołowych, tam jest zdecydowanie klęsk żywiołowych. Krokodyl mogą cię ugryźć. Krokodyle, kartele narkotykowe, Kuba niedaleko. Widziałem, co ja wziąłem wczoraj, widziałem film, wczoraj Blow polecam z Johnnym Deppem. Co prawda nie jest o Miami, ale... Ale to stary film bardzo. Tak, z 2000 ale bardzo dobry. roku. Ale bardzo dobry. No to jest w ogóle też, tak się zastanawiam, kurczę, czemu ja... Jeden z bardziej niedocenianych filmów chyba. Tak, z Penelope Cruz z Johnnym Deppem i Tanem Sapli. I zastanawiam się, czemu ja właściwie nie znam tego reżysera. Nie znam jego dokonań, bo raz, że narracja bardzo podobna jak do Scorsese, muzyka jak u Tarantino, w ogóle wszystko tak jakby się fajnie łączy za zębia. A potem się okazało, że on rok po tym filmie umarł w wieku 38 lat na zawał serca na meczu koszykówki. I to w Miami pewnie? Nie, chyba nie w Miami, ale umarł w wieku 38 lat, a to był w ogóle legendarny reżyser MTV. Gość, który w MTV w tych początkowych latach robił teledyski rapowe, robił Yo, MTV Raps, taki bardzo znany program, który wtedy był no, no, czymś, co wszyscy oglądali. Zrobił teledysk Bruce'owi Springsteenowi, Streets of Philadelphia, mhm. więc w ogóle ciekawa sprawa. A skoro już o przeszłości jesteśmy, to ja tylko chciałem powiedzieć, że w 1975 roku urodzili się bracia Golec. Dzisiaj. Akurat dzisiaj. Akurat dzisiaj. I jeden i drugi odziwu. A który No Właśnie nie wiem. Może obaj. Wiedzał? W tym samym momencie. Pue! Tak siup! I od razu z <noise> Bracia Golec to jedno z, z gorszych zjawisk, które zja zdarzyło się w polskiej muzyce. Bliźniakom. <noise> Jakoś nigdy nie byłem fanem. Wybitnie nie byłem fanem. No ja... Powiedzieć. Słuchaj, jest takie określenie Bracia Golec. Jak ja ich kurczę nienawidzę. Jest takie, no, taki, taki hashtag internetowy. A jak A byś miał to... zrobić... E... Top 3 bliźniaków w Polsce, od najbardziej lubianych do najmniej lubianych. No to będą Mroczkowie na pierwszym, nie? Ja daję, że na pierwszym. A, dobra, że jeszcze. Na drugim Mroczków lubię I... obu. Naprawdę ich lubię. Eee, na trzecim muszę dać kogoś innego niż Golcowie, bo Golców nie lubię. <gulanie> Kaczeńscy byli. To nie jest no to Golcowie na trzeci Ale wiesz co ja, znaczy, Okej, okay, to jest twój Ja rozumiem, ale gdybyś miał tak się wczuć Jak w Familiadzie, że miałbyś powiedzieć Jak odpowiadają respondenci no to, to Golcowie to wygrywają na pierwszym, Nie, Mroczkowie wygrywają Nie, Golcowie, tak. teraz Golcowie Mroczkowie może kiedyś, jak jeszcze było M jak Miłość, takie popularne i ten jeden z tych braci Mroczy Był taki, wiesz, chodź Kinga Pójdziemy zaraz tutaj na randkę Ja ci pokażę na moim komputerze różne myki Nie tak... Jacy są jeszcze bliźniacy w Polsce. Swyni bliźniacy. Kurscy. Eee. Nie, no kurczę. Brożkowie to nie byli bliźniacy. Kto, mroczkowie? Brożkowie. A Grali Paweł Brożek i Piotr Brożek. Tak, to nie byli bliźniacy. To byli nie byli tylko Nie wiem, a kobiety bliźniaczki są jakieś? Są. No właśnie nie wiem. Zam z siostry. Aleksandra Popławska i jej siostra. No tak. Podpowiedzcie nam na czacie. Czy ktoś tu jeszcze występuje? No ja nie znam żadnych chyba innych bliźniaków. No są... Tyburscy ktoś napisał. Nie? Ach no tak, bracia, Tyburscy w tej tak? chwili. No ale to nie są trik Okej, okay. nie jak... chciałem tego wiedzieć. No Jureccy. Wieczysz. Kto? Jureccy. To tego nie wiem. Ja, Gikiewiczowie, no pewnie. Gikiewiczów stawiam na trzecie miejsce. No dobrze. No jak tak, mogę tak. zapomnieć o Gikiewiczach? No przecież Kret. Jarosław i Jacek Kret. Pogoda. Ale ja Jacka nie znam. Ja też tego jednego tak trochę mniej znam. Godlewskie, siostry Godlewskie to są bliźniaczki, no nie wyglądają. Siostry Sisters, Damięcki, Damięcki, tylko że Damięcki jest i Matylda Damięcka i e, Mateusz Damiński. Tak, to są Oni, tak, oni są bliźniakami. Okej. Okay. Bracia Mak, to jeszcze znowu piłkę nożna, no, dużo piłkarskiej publiczności na czacie. Mary Kate e... Olsen. No dobrze, słuchaj, przechodzimy do wydarzeń z kraju. Zobaczmy, co się ciekawego wydarzyło. Od razu spoileruję, że nic. Tak, znaczy nie, no, wydarzyły się rzeczy, tak jak się zawsze wydarzają, tylko nie są to jakieś niesamowite rzeczy. No, no przeczytajmy tak. to, przeczytaj te. Monika Pawłowska negocjuje z trzecią drogą w sprawie przejęcia mandatu po Mariuszu Kamińskim. Rząd przygotowuje się do akcji usunięcia ze stanowiska szefa NBP Adama Glapińskiego. Iga Świątek po raz trzeci z rzędu wygrała turniej w Dausze. Warszawa zajęła czwarte miejsce w rankingu miast przyszłości. Poczekaj, czekaj. Gdzie Warszawa i Miasto Przyszłości? Na czym to polega? No to polega na tym, że. Ja muszę Warszawa jest, bo, Chyba czwarte miejsce zajęła, tak? Dobrze, dobrze to przeczytałem? Tutaj to było. Chyba przeszłości. Zajęła czwarte miejsce w rankingu jest w przyszłości. A to wszystko i teraz pytanie, czy to dzięki Trzaskowskiemu, czy też dzięki Hannie gronkiewicz walc Na to musicie sobie Państwo odpowiedzieć sami. <grymne> Chociaż nie, tutaj jest cytowany w komunikacie Ratusza prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Wyniki rankingu dowodzą, że Warszawa świetnie radzi sobie jako regionalna stolica biznesu. Inwestorzy doceniają atuty stolicy. Największy w regionie rynek nowoczesnych nieruchomości biurowych. No tak. Doskonale wykształceni i ambitni specjaliści, a ponad wszystko wysoka jakość życia, którą zapewniają miejskie rozwiązania infrastrukturalne. Czyli ta wysoka jakość życia jest zapewniana przez te miejskie rozwiązania infrastrukturalne, czyli buspasy na przykład, podejrzewam, mhm. że jest wysoka jakość życia, wtedy się powiększa. Zakaz wjazdu, a to, to przyszłościowo, zakaz wjazdu starych aut do centrum. No pewnie to o to chodzi. No czekaj, no więc tak. Pierwszy był Londyn, drugi Amsterdam, trzeci, trzeci Dublin, czwarta Warszawa, dalej Paryż, Monachium, Madryt, Berlin, Sztokholm i Barcelona. Na A Skierniewice nie ma? Nie ma Skierniewic, skierniewic. nie ma Sosnowca również. No, taki zaskakujący dla mnie jest ten ranking. Nie wiedziałem, że mieszkamy w tak dobrym miejscu do robienia biznesu, aczkolwiek nasz sukces biznesowy, To no właśnie doświadczamy. To, co, co ci tu nie, nie wziął się? się nie wziął się znikąd. Słuchaj, gdybyś to robił na przykład w Paryżu, to by było trochę gorzej, bo, byś, bo to by było na piątym miejscu. Gdybyś robił ten biznes w Paryżu, mhm. no to byś. Dlatego nie robię w Paryżu. Dlatego tak, no. Chociaż mógłbyś to zrobić w Dublinie jeszcze. Eee, tak, jaka tam byłoby, mniejszość polska? Byłoby jeszcze łatwiej albo w Amsterdamie na rowerze mógłbym przyjeżdżać. Albo tam. w Londynie na przykład. I czym byś jechał? Zawsze nie lubię Anglii. Nie lubię Anglii, angielskich miast, angielskiej powody, angielskiego jedzenia. Niczego w Anglii nie lubię. To... Słuchaj, to cię zasmucę, bo w 1910 otworzono stadion Old Trafford. Stadion Old Trafford też nie lubię. Było to dla mnie zaskakujące, gdy byłem na meczu Manchester United w Barcelona i wynik był 0 do 1, czyli Barcelona wygrywała. A w którym roku? Znaczy w sensie Messi Z grał w Barcelonie. 10 lat temu. No. Tak. Czyli Messi jeszcze grał w Barcelonie. Tak, tak, ok. tak. Wydawało mi się, że go strzelił Suarez, Po meczu się okazało, że to był samobój, nieważne. No w każdym razie w 85. minucie. Ten stadion praktycznie opustoszał, mhm. bo ludzie bali się korków i zaczęli wychodzić. Ja tak robię na każdym koncercie. Nie, ale spoko. I tak sobie pomyślałem, rany jest 0-1. Tyle słyszałem o tym Fergie Time, wiesz, że oni w doliczonym czasie strzelają. Fergie w... Time, czyli Ferguson? Tak, okay. że oni odkręcają losy meczów tuż przed końcowym gwizdkiem. A tu nagle, wiesz, 5 minut do końca, jeszcze doliczony czas gry, czyli z 8, mm -hmm. a większość ludzi machnęła ręką i sobie poszła. Okej, okay, no to rzeczywiście nieładnie. Nieładnie. Nie ja Czułem tak... się oszukany, tak jakbyś, wiesz, poszedł zobaczyć Big Ben, a tam nie byłoby tego zegara. Tam byłby tylko Big no. bez Bena. No to właśnie tak. Ale to ja mam tak z koncertami ostatnimi czasy, że idę na koncert i idąc już na koncert myślę o tym, jak szybko z niego wyjdę, bo będzie korek i nie będę miał jak wyjechać i już się zaczynam stresować. Nie? Mhm. Więc albo na koncercie zostajesz do samego końca i do samego końca, aż sprzątacz tam zamiata. Albo no, wychodzisz po czterech piosenkach. Tak. I tak mi się zdarzało na Tulu, tak mi się zdarzało na Macie. I e, nie chodzi tutaj o brak szacunku dla artystów, tylko po prostu człowiek się starzeje i tyle. Mm -hmm. e, ale z tak. tych wydarzeń, czy warto powiedzieć, że Iga Świątek po raz trzeci już wygra ten turniej w Dausze, co oznacza, że po raz trzeci zainkasowała ponad 2 miliony złotych. Co roku jedzie tam sobie w ferie po prostu i wraca z dwiema rękami. Dorobić. No, dorobić po prostu do. Hałturę taką ma. tak. Do kotleta. Tam i zgrań. Podejrzewam, że. czekaj, czy tak mówi znajomy. Wpadnę tylko na chwilę. Tak, jest tam... bo ja będę wracała. No szybko z tą rybakiną się jakoś. Po, sobie jakoś poradzę. Wrócę i to zrobimy. Tylko wiesz, tam był incydent podczas tego incydent. meczu. Ale nie taki jak z czajką, z oczyszczalnią ścieków. Okay. Tylko incydent rakietowy tym razem. Rakietowy. Przy stanie 4-1 dla rybakiny rybakina uderzyła się sama swoją rakietą. O nogę. Czyli nie umie grać. Nie umie. No, no, znaczy nigdy nie widziałem, nie wiadkam, żeby ktoś po prostu. umiał grać, uderzył się rakietą o nogę. No to widocznie wyjątkowo nieskoordynowana zawodniczka. Chyba, to był zamach. Znaczy ona zrobiła zamach na pewno. A ona jest Rosjaną? Rosjanką? Nie, ona jest, jest z Kazachstanu chyba. Czyli prawie. No prawie. No, 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 no tak, no. można... Technicznie długo byli. Mhm. Tym bardziej prawdopodobnie to wersję twoją. Dokładnie. dokładnie. Zamachnęła więc... się? Czy co? Zamachnęła się? No, tak właśnie. I mówię, w zamach? Tsz, i... Ale to trochę odbiera splendor e, Izę, No bo co za problem wygrać z kimś, kto wiesz, się w uderza nogę. się w nogę zamiast w piłkę. Dokładnie. Więc to było 4-1 w pierwszym secie, potem było wyrównanie i w tej wygrała chyba w tej mhm. e, Tak, z 7-6 było to w tej No ale tego drugiego to już 6-2. No ale to pewnie dlatego, bo ta miała wyłączoną nogę tak absolutnie. Bo po wyłączeniu tej nogi to tylko 4 gemy zdobyła, a Iga w tym czasie 6,12. No, no i widzicie, to rybakina, ona jest. Tak, Kazachstan, ale to obecnie Kazachstan. A wcześniej? Kiedy? Urodzona w Moskwie. No, Je, no to wszystko studia. jasne. No. Ona, bo ona pewnie chciała trafić w igę tą rakietą, tak żeby nikt nie widział i się o, w nogę... Nie rób drugiemu, co to nie miłe, no <grym> Tak widzisz, stała za nią ua, i ją pokarało. A może symulowała, jak w piłce. Może no, czasami ja, ja, ja. się udaje, że ktoś ciebie trafił, tak. a to ty się kopnąłeś sam w nogę. <grym> no, mogło tak być. a wywalczyć rzut karny. Ale mi się podoba na przykład w tenisie, jak jest debel i na przykład ktoś serwuje i ktoś za blisko jest tej siatki i... Nazywałem igę Izą? A nie wiem... Niemożliwe, nie popełnił. Ważne, żeby mówił kanał zero Przy innych rzeczach I to, to będzie git już wtedy. Ale to no może Iga, no co, wy. ja mam nawet zdjęcie z Igą. No pewnie, no, że ma zdjęcie z Igą. Nie, przepraszam. A z Iga ma zdjęcie ze starym? A z Izą nie mam żadnego. Z żadną? Z Izą świątek nie mam. No z z Izą świątek mam. na pewno nie, ale myślę, że z jakąś Izą masz, nie? Tak. Eee, słuchaj, co tu jeszcze się wydarzyło? W Monika Polsce. Pawłowska negocjuje Aha. z trzecią drogą. To To jest fajne, akurat. No to spoko. No ona jest taka przechodnia. Tak, no to jest. ona Jej to nie przeszkadza. W ogóle partia polityczna nie, nie przeszkadza. Mogłoby jej nie być. I w ogóle nie byłoby mi żal pisu, ponieważ pozyskają w ten sam sposób. Dokładnie No z SLD wyciągnięta. Tak. Więc. Y jakie ma pani poglądy? A jakie trzeba? <laughs> a czy nie a co jest dzisiaj? <laughs> Poniedziałek, dobra. <laughs> nie, bardzo miła to musi być pani. Wszyscy ją tak lubią i pożądają. Ona się zawsze zgadza. Tak, ona, ona, ona po prostu. Aha, ale wiesz, bo, bo czytałem jej wypowiedź jakąś, ona powiedziała, że tego oczekują jej wyborcy. <śmiech> <śmiech> Naprawdę, <śmiech> na końcu tak to skwitowała. Tego oczekują moi wyborcy. Bo chodziło o to, że, ty, że tyle głosów zdobyła i że po prostu musi być w tym sejmie. No bo... Ale swoją drogą to jest zaskakujące, że zdobyła jakieś głosy. No. No, no bo z różnych partii na nią głosowali ludzie. <głos> <głos> to szukała system. Tak, hmm, zaraz przecież Monika Pawłowska SLD ona była. No jasne. No dobra, głosuje. Wiosna, tak, wiosna, pewnie, że wiosna, Biedroń. Spoko głosuje. No i po Mariuszu Kamińskim, ona chętnie przyjmie ten mandat, o ile dojdzie to do skutku, no bo to różnie bywa, nie? Ostatnimi czasy. Okej, okay. co to jeszcze było? No jeszcze było że... Usunięcie szefa NBP, tu nie wiem nawet co powiedzieć. No, że Adam Glapiński, nie? No to tak. jest ten stópkarz. To jest ten od paktu Słopackiego. No tak, ale od stópek, w sensie procentowych. Ja w ogóle, Ja tego nie rozumiem. nie. Niby te stopy zeszły, że niby tam było 18, teraz jest 5, nie? Stopy zawsze chodzą. No ja wiem. No nie zawsze. Jak się uderzysz rakietą, to to nie chodzą. No i dobra te, niby zeszły te stopy, a u mnie się nic nie zmieniło, w, jeżeli chodzi o te kredyty. Tylko mi się podwyższyło. Czyli się zmieniło. Wcześniej, jak one urosły. Rozumiem. Tylko że od tamtego momentu stwierdzili, a dobra, nie wiem, w sumie nie ma co ich zmieniać. To jak z ceną benzyny. Ona rośnie zawsze, gdy cena tak. ropy rośnie, ale gdy cena ropy tanieje, to już benzyna nie tanieje. No. Dokładnie. Tak to bywa. No e... chyba, że przy... chyba, że jesteśmy przed wyborami, to wtedy nagle nie. No tak. E... Teraz wydarzenia ze świata. Poprosimy. Oto uwaga, uwaga. Dania podjęła decyzję, że odda Ukrainie całą swoją artylerię. Mhm. Wielki sukces Rosjan na froncie zdobyli Jadwijkę. Viktor Orbán potwierdził, że węgry ratyfikują przystąpienie Szwecji do NATO. Grecja zalegalizowała małżeństwa jednopłciowe. Tak. No duńczycy oddadzą całą swoją artylerię Ukrainie. Pytanie, ile je mieli? Nie wiemy? może nie mieli po prostu. Bo teraz jest Jarka Wolskiego vlog na naszym A, tak. kanale. Tak. Okazało się, że na przykład Polska większość łodzi podwodnej ma łodzi podwodnych ma w w muzeum. podwodnych, ma w muzeach. Mhm. E, w sumie spoko, no jakby były pod wodą, to nikt nie mógłby zobaczyć. Ich, Dokładnie tak w można roku. zobaczyć je w całej okazałości. A jak będzie trzeba? To, to można, można je, je wodę, no. No tak. Albo ja u... zalać po prostu to miejsce, gdzie one są. Ja uważam, że to jest bardzo spoko rozwiązanie. Znaczy, trzymanie łodzi pod wodą, okrętu. Łodzi czy okrętu podwodnego? Pojazdu. Nie, to nie jeździ. Nie, jakie ma zaimki łódź podwodną? Nie, bo często jak napisz statek to od razu widać, tak, to ja ja piszą okręt, a nie statek. Tak, łódka pisze, jaka łódka, to szkuner coś tam. Ja wiem, to są tacy. No Dlatego ja się boję. Nie wiem, czy łódź podwodna, czy okręt podwodny. Nieważne, będę mówił łódź podwodna. No więc e, bez sensu by było ją chować przed ludźmi. No, łódź podwodna powinna się chować przed. Przed innymi łodziami podwodnymi. Tak, ale gdy, gdy nie ma przeciwnika, to powinna być po prostu wyeksponowana, wyeksponowana, wystawiona Dokładnie. na. Poza tym jak ona pod wodą cały czas jest. No, to wieje. No pewnie, że tak. Więc bez sensu. Dlatego i mało tego, e, nikt nie wie, jaki mamy potencjał tych łodzi, bo nikt nie wie, ile w tych muzeach ich stoi. Gdyby były pod wodą jakieś radary, by to pewnie. Dokładnie. Zbierały. Dlatego jak teraz pokażemy w muzeach, to. A nagle, jak zwieziemy wszystkie na Bałtyk, poza tym, wiesz, możemy zwieźć też wino w inną na inne morze. Dokładnie. Nie musimy się ograniczać tylko do Bałtyku. Możemy przyjąć całe śródziemne i czarne jeszcze. No, ale tak mówiąc, kiedy mówimy o łodziach podwodnych, które działają, no, no to mamy jedną. Ona tak działa i nie działa. Znaczy, nigdy, znaczy bo... nigdy nie była pod wodą, błagał re remont, <laughs> ma dziurę, <laughs> jeszcze się zanurza, ale nie, nie, nie całkiem. Nie ma peryskopu. Nie, nie, nie ma peryskopu. Tam właśnie jest ta dziura. Może się zanurzyć do tego miejsca. Ty gość wychyla głowę. I to, to musimy... Dobra, to podjedziecie teraz jak najbliżej powierzchni. No więc my mamy tą jedną łódź podwodną, która nie jest za dobra, powiedzmy sobie szczerze, ale Duńczycy nie mają ani jednej. No, Debile. I teraz jeszcze oddali całą artylerię. Im zostanie tylko Legoland. No, w bilund, Ale mogą sobie zbudować przecież armatę z tego. 100%. Albo rakietę taką. Głowica do środka i siup. Nie so, no. Słuchaj, ja widziałem takie rzeczy, jak ludzie robią zlego, że ja jestem przekonany, że jakby zatrudnili tego gościa, co ma na Instagramie taki kanał, to on by im zrobił. Ale to jest tyle. okręt. Łucznie jest uzbrojona, a okręt jest uzbrojony. Ale nasze też nie są uzbrojone. No, dokładnie. To są łodzie. Ale czytałem o tych Duńczykach, że. Że oni rok temu też tak mówili, że oddają całą artylerię, ale nie oddali jednak. A, czyli kłamczuszki. No tak mi się wydaje, ale to w ogóle są krętacze. Widziałeś film na Rauszu? Nie. Z Macem Mikkelsenem. To jest o takich nauczycielach, którzy... W ogóle, wiesz, spotyka się czterech nauczycieli duńskich z takiej zwykłej szkoły, ze zwykłego liceum. Spotykają się w restauracji i piją... Tam alkohol, zamawiają jedzenie, bo spotykają się co roku. Mhm. I to jest taka restauracja, w której płacisz, nie wiem, z 2000 zł za osobę, gdzieś mniej więcej, razem z tym alkoholem. Mhm. A to są nauczyciele, przypomnę, z Danii. I, i, I oni w pewnym momencie sobie postanawiają, że będą przez cały rok na rauszu, czyli będą utrzymywać taki. Pomiędzy 0,2 a 0,5 w wydychanym powietrzu, bo wtedy są bardziej kreatywni. I cały film jest o tym. I to jest duński film. No, oczywiście tam dochodzi do tragedii związanej z alkoholizmem i tak dalej, ale i tak wszystko jest na uśmiechu. To jest zupełnie odwrotność od tego, co mamy. Na przykład jak Smarzowski zaczyna robić film o piciu, nie? to tam jest trochę inaczej. Tam się dom zły od razu robi, a tu jest taki dom nawet całkiem dobry. Mm. I to popierasz, bo to promocja? Nie, nie absolutnie nie, tylko mówię, że Duńczycy tak, tak robią. Zresztą. I dlatego mówię, jak oni są pokrętni z tymi arsenałem i z rakietami. No. Widzicie, drodzy państwo, nie należy ufać Duńczykom. Nie, nie. Tam jest najdrożej w A ogóle. A powinniśmy teraz może złowić takiego psikusa i zająć to danie. <grym> Dokładnie. Jak oni wszystko już oddali i nie mają okrętu podwodnego, podpłynąć naszym okrętem, wyjść hmm? i powiedzieć, że to teraz będzie nasze. Spokojnie moglibyśmy to zrobić. Gotlandia w ogóle. Cyk. Ja bym wziął sam Legoland. Ale tą krok, łodzią podwodną byśmy tam podpłynęli? Tak. Klocki Lego zyskują na wartości z każdym rokiem. I tylko polskie, patriotyczne klocki Lego. Bitwa pod Wizną. Albo w ogóle Zburzy im tylko Legoland. Ale w sensie tak przewrócić te klocki. Odbudują. I odbudują. mamy ta, ich z głowy na 10 lat. Odbudujcie go, ale inaczej teraz. Big Bena przewrócić. Cały chcemy. To tak się by wyznacza wojny Danii. Cały Legoland ma być statkiem pirackim. Właśnie oni mają statki pirackie z Lego. A. Więc ciężko będzie tam podpłynąć. Ja widziałem, tam są armaty i małpy, takie, i duszek. Dobra. poczekaj, bo, Kurczę, bo to jest przecież poważny temat wojenny. E, ale dobrze, od poważnych tematów wojennych to my na kanale mamy generała Andrzejczaka i Słowem Mirademskiego. No tak, no i jest. Jutro też, program o 20. Tak, Ground Zero jest też militarne, zero wolskiego, nie? Mm, tak, no ale o tym już mówiłem. A no tak, tak jeszcze nie zdążyłem zareklamować. Albo już był. No tak. Tak. E... Jedna rzecz muszę cię tylko przywołać do porządku. No. Gotlandia należy do Szwecji. A nie chcemy ze Szwecją wojować, bo ona nie oddała. Ceny. Jak Gotlandia należy do Szwecji? No oczywiście, to czekaj. To jak się nazywa ta wyspa która... Inaczej. Ja muszę sprawdzić. To jak się nazywa ta Inaczej wyspa koło Danii? Nazywa. Napisz, wyspa koło Danii. Wyspa Google. koło Danii. Zelandia. A widzisz, no to prawie. Gotlandia, Zelandia. No. Ale to yy, nie myli z nową Zelandią. Nie, to jest stara Zelandia. Tak. Tak, Zelandia. A ja byłem nawet na tej wyspie i nic mi nie mówisz. Byłem na tej wyspie, bo był tam festiwal Roskilde, więc byłem na tej wyspie. To jest Zelandia i musieliśmy tam... A, i jest... pomiędzy Zelandią a Fionią jest wielki bełt, a wcześniej jest mały bełt. Mhm. No tak było tam na tym festiwalu mniej więcej. E, jeszcze jest Loland, no i Jutlandia oczywiście. A tak, rzeczywiście, Gotlandia to ja sobie przypominam, bo ja płynąłem koło Gotlandii. No wiadomo, że teraz sobie przypominasz. No przypominam sobie, bo płynąłem do Sztokholmu. Nikt ci podejrzewał, to tam, nagle jest nie podejrzewa. Tam jakaś taka przypominać. E, Ty też sobie to przypomniałeś, nie? O tej Go Gotlandii, nie? Że to jest Szwecja. Nie, zajrzałem na czat. Ja, myślałem, że do Ucha ci powiedzieli. E, słuchaj, Grecja zalegalizowała małżeństwo jednopłciowe. Mhm. Nie ma co o tym gadać, chyba. No, znaczy wiesz co, ale wiesz, co, jest jedna rzecz a propos tego. Nic tu nie wygrzebiamy więcej z tych wydarzeń. Z małżeństw nie. jednopłciowych. To jest jedna rzecz, którą widziałem, komentarze, które no. się tam pojawiały, że jak to jest możliwe, że to jest kolebka kultury, ta Grecja, mhm. i że stamtąd się wywodzi nasza cywilizacja, i że w ogóle to jest oburzające. Ja nie wiem, czy oni widzieli te wazy, które były w Grecji starożytnej. Tam byli mężczyźni często na tych wasach i robili różne rzeczy, proszę państwa. Dobrze, jedziemy dalej. Teraz czas na muzyczną sondę. Dzisiaj przypodajemy Polaków ze znajomości piosenek Golec Orchestra, orkiestra, ponieważ bracia Golec mają dzisiaj urodzinę. Zobaczymy jak zna warszawiacy znają pierwszy polski boysband i ich twórczość. Gdy widzę słodycze, to kwiczę. O! oczy mi się śmieszą jak zniczę. Tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco. Tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco. To znam. A tam gdzie to kretowisko, będzie bank bank Jutro będzie San Francisco A tam gdzie to kretowisko będzie stał mój bank Upiłem lornetkę By podglądać moją guletkę Ale w oknach zasłony ma zasłonięte górą ty górą ja Zejdą się szczyty dwa Upiłem lornetkę by oglądać Bernardetkę. ale okna zasłony ma. Do wieczora! Zasłonięte! Orkiestra też wszystkiego dobrego. Pozdrowienia dla chłopaków, bliźniaków, kochanych. Znajomość utworów braci koleckich urodziny? Taka sobie. Przechodzimy do innych. Włóchnąć wszystkie wspomnienia niczym. Zaległy kurz, tak już. Po prostu nie pamiętać sytuacji. W których serce klęka, wiem. Jestem tego pewny. W głębi duszy o tym wiem. Że gdzieś na szczycie góry. Wszyscy razem spotkamy się. A u Gośka mówią mi. On nie wart jednej łzy. On, On nie, nie jest, jest wart jednej, jednej łzy. O. Upia. Jolka, Jolka! Pamiętasz to lato ze snu? Ty pisałaś. Mam tak samo jak ty. to moje ownie! Najpiękniejszy mój świat Najpiękniejsze dni Zostawiłem tam kolorowe sny Ile dobym by zapomnieć się wszystkie chwile te Które są na nie Bo chcę, bo chcę, nie myśl o tym już tam damy Zmuchnąć wszystkiego, słynia zaległy kurz. Tak już, tak już Po prostu nie pamiętać Sytuacji, w których serce klęka, ej nie wyrwę się, chociaż bardzo chcę, mam nadzieję, że to wiesz i ty. I tak śpiewająco trzeba zaczynać dzień, a z nami człowiek, który właśnie śpiewał przed chwilą, Janek Lorentz. Znasz wszystkie te teksty? No, trochę przeglądałem przed publikacją. No ale było ja, okej. Okay. Ja też bym musiał, bo ja zawsze mam tak, że znam niby jakiś tekst, a potem się okazuje, że tam są inne słowa. I, <laughs> I masz ja w tam mówię cały czas. To. Pomyliłem zasłony z żaluzjami, bo tam było, że z żaluzja ma zasłonięte, ja ze mm. zasłony, także. Nic się nie Usolti tak zwany, zasłonole. Tak. Taka pomyłka to nie pomyłka. Z nami jest Janek, ale nie tylko Janek, bo z nami jest jeszcze śniadanko od Brokuła. Jeśli nie macie czasu robić śniadania w domu, albo nie macie na to ochoty, albo nie macie produktów, albo w ogóle cokolwiek. nic nie macie. Nic nie macie, to możecie zamówić śniadanie od Brokuła i na, mało tego, możecie zamówić ze zniżką na kod zero, więc bardzo do tego zachęcamy. bo Będzie to też forma wsparcia naszego kanału. Dokładnie i jest tutaj na przykład specjał brokuła, 351 kalorii tylko. E? I energię na cały dzień. Chyba. To jest deser Karpatka z żelką malinową. Deser Karpatka z żelką malinową. Tak, chcesz? Teraz po programie. Nie. Po programie. Dobrze, ja wezmę kanapkę. E, a co w prasie? Słuchajcie, zaczynamy od Rzeczpospolitej, uh. gdzie jest informacja o tym, że carsharing w Polsce powoli... Wjeżdża w dołek, to znaczy firmy, które mają oferować współdzieloną mobilność, przyszacowały popyt i walczą o przetrwanie. Bo począwszy od 2016 roku, spośród kilkunastu usług tego typu ostały się w zasadzie dwie, z czego jedno niedawno weszła w stan restrukturyzacji, ostatnio dużo tej restrukturyzacji. Jak zaznacza ekspert, współdzielonej mobilności nie udało się zadomowić w nawykach transportowych i mentalności mieszkańców polskich miast. No i tylko pół procenta mieszkańców ogólnie Europy yy, wodzi się przejazdami współdzielonymi. Także niestety tego typu pojazdy nie, nie zagościły za bardzo w naszej codzienności. A nie, tylko tego carsharing to nie dotyczy na przykład tego, że masz aplikację i jest jakieś auto i sobie je po prostu bierzesz i nim jedziesz. To jest to, to A no, ty to. Myślałem, że carsharing, że po... Taki... siadasz z kimś w samochodzie i że jedziesz z miasta do miasta i że to jest carsharing bardziej też, nie? Nie. nie? To jest autostop. No tak, ale to też ma, ma jakąś taką nazwę profesjonalną. Było coś takiego. Tak? Ja nigdy nie wypożyczyłem w ten sposób Ja samochodu. też nigdy. Ja też właśnie nigdy. Nawet... Zawsze się zastanawiałem, ale nigdy mi się nie chciało. Mi ani nie chciało, ani nie miałem specjalnej potrzeby, ani też nie wiedziałbym do końca, jak się za to zabrać. To jest ten moment, gdy jesteś już stary, nie? Że nie wiesz, jak się za coś zabrać. Dobra. <laughs> Łatwiej się włamać. Dobra, lepiej tak Ja wypożyczam ostatnio do przeprowadzki duży samochód dostawczy właśnie w ten sposób i niestety miałem stłuczkę i musiałem zapłacić mandat. Mandat musiałeś zapłacić? Tak. No A więc... żyć takiemu samochód. Co się stało? Yy, no po prostu... Pod galerią Złote Tarasy było tak wąsko, że tam, żeby tam zahaczy, no nie widziałem, nie było żadnych teraz kamerek, lusterek, nic, no i niestety tam zahaczyłem o taksówkę, a taksówkarz mnie nie odpuścił, niestety. Czyli Ale wyjaśniłem, zostawiłem karteczkę, to wszystko okay. Tak, dokładnie. Albo się wprowadzał od... na złoto 44. O... No, zrobiłem samochód zaraz pod A ile masz, mieszkaniem czyli, Rafała, ile więc... masz procent udziałów tam tym Ja mam tylko mieszkanie od pierwszego do jedenastego piętra. Kupi udział to... za 5 tysięcy i od razu ciężarówkę wynajął. Tak. Tak. Stwierdził, że będzie jako pierwszy tam i wymieni zamki. Byłem, ja tak, jeden z tych pierwszych udziałowców epickiego flipu. No, A to widzieliście to. ten w ogóle, w ogóle hulajnogi ostatnio na mieście? Że ktoś jeździ Nie, bo jest zima. No i właśnie, ale dlaczego, wczoraj opu... widziałem. Widziałeś wczoraj? Mm -hmm. bo ja widziałem właśnie wczoraj hulajnogę pod domem i tak sobie pomyślałem, kurde, dawno nie widziałem, żeby ktokolwiek jeździł na hulajnogę, ale sobie pomyślałem, może dlatego, że była zima, ale z drugiej strony No nie było tak cały czas, że jest śnieg i jest bardzo zimno, więc tak się zastanawiam, czy one nie zniknęły tak trochę, bo też gdzieś czytałem. Gdybym był właścicielem iść. tego biznesu. Kolejnogowego. No. to bym na zimę w Polsce wywiózł się gdzieś do Hiszpanii, szczerze mówiąc. Albo da się koła z, z takimi, duże koła i... Albo go sienicę. na łańcuchach. na łańcuch. Ale była informacja też w tym artykule o tym, że właśnie... Yy... Hulajnogi nie mają się aż tak źle, pomimo tego, że tych firm też ubywa, ale one się po prostu łączą, robią taki murder, Jak łączą czy, czy i, czy z hulajnog... się łączą wszystko. nogi się łączą? Czyli tak, na przykład tak, jest... firma Tier i Dot połączyły siły i stało się jak Nie widziałeś tego filmu? Więc tego się okay. Ludzka hulajnoga. Dwadzieścia hulajnog połączą ze sobą. O, Dobra, tutaj Newsweek który mówi o tym, że z niesamowitym newsem o tym, że istnieje coś takiego jak walki celebrytów. Zrobili całą gigantyczną analizę. Naprawdę? Tak, po siedmiu latach od Nie Niemożliwe, że, że zrobili gigantyczne fighty istnieją? No, no właśnie tak opisali. I to nawet, że ktoś wygrał półtora miliona, także... Kto jest na okładce? Eee, wiewiór. Aha, dobra, tak, widzę. Aha, tak, dobra, ostatnie. Tak, Ale wiewiór, jest, też, rozpara, jest też Wojciech Gola. Gola na tym innym, więc zaraz. I Krzysztof rozpara, halo. O, Wypowiedział się Wojciech Gola też o tym. No, powiedział, że nie jest biseksem. Wypowiedział się. I że ma 20 lat. Generalnie nawet tak, Z, rob... z raportem. Nawet, nawet... <laughs> autor, autor tekstu tak usprawiedliwia, że ale młodzi mogą oglądać Fame, bo starze oglądają Same, Bo Same jest podobno takim... No... To tak zarymował. Wybitny, wybitny tekst. Eee, Marcin Chłopas. <laughs> Brzmi prosty. jak pseudonim. Chłopaś, przepraszam. A chłopaś. Okay. Pokaż słyka. Jak odkładasz coś, to mi pokazuj, Dobra, ja będę raz, jeszcze no. tutaj. -recy e, w, tutaj informacja z Gazety Wyborczej. E, gazeta lubi, Wyborcza lubi mieć taką wkładkę o Warszawie. I tutaj jest akurat, nie dość, że Warszawa, to jeszcze Wilanów. No i jest tutaj e, informacja o tym, że jest rekordowo długa nazwa ulicy. Że e, nadano nazwę ulicy, jednej, jednej z nowych ulic nadano nazwę Aleksandry z Lubomirskich Potockiej. No bo... Jest to no bo... jedna z najlepszych. Po, 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 to to po co to robić ludziom? Że no. trzeba to potem wpisywać. Gdyby nazwali ulicę Lorda Wejdera, no. jakie to jest proste, łatwe i jak chciałoby się mieszkać od razu? Ale, ale uwaga, raz, bo jak? ona miała być alek ulica Aleksandry z Lubomirskich Potockiej, ale to i tak jest skrócona wersja, bo pierwotna miała być ulica Aleksandry z Lubomirskich Potockiej, herbus Szreniawa bez krzyża. Taki był wniosek, e, pod, którym, <grym> pod którym... Czyli to był wniosek się... formalny? E, w, to było samorządu dzielnicy. No przecież ten samorząd jest do rozwiązania. Przecież ten samorząd służy do tego, żeby ludziom robić krzywdę. Bo no groszy. chyba tak, specjalnie. <grym> Nikt im nie wyśle niczego. Jeszcze nigdy. jakiś będziesz wypełniał, wiesz, e, blankiecik z adresem i tam będzie na przykład adres 10 kratek. będzie. Tle. Powiedz to Uberow, Uberowcowi, który ci jedzenie przywozi. Nie? E, wstrzymały się trzy e, radne i było to... Pani Monika Jaruzelska, Joanna Stanisz, Staniszkis i Anna Nerbecka-Byczewska, która stwierdziła, że e, jeśli będzie ulica jej imienia kiedyś, to też będzie bardzo trudna do nazwania, ponieważ też ma trudne nazwisko. I tu, to był To, był to argument? Ta Monika Jaruzelska. No, tak powiedziałam. Ale to był, to był ten argument, że jak będzie mojego nazwiska, to też będzie. Adres. Napisała, nie martwcie się, ja też się nie zmieszczę w nazwie ulicy, odparła Anna Nerbecka-Byczewska. Mhm. Czyli ale poczekaj, czyli nikogo nie było przeciw, tak? Nie, nie, się wstrzymały. Właściwie najpierw były konsultacje społeczne, gdzie tak długo oddalano ten tego typu wniosek. No ale w końcu, jak już wpłynął, no to już odpuścili większość radnych, poparła nową podwórkę. Ktoś napisał, że ja mieszkam na ulicy generała Tadeusza Komorowskiego-Bora, no ale to jest jednak trochę bardziej znana postać historyczna, no, którą się powinno raczej pamiętać. No Okej, okay. dobrze, Ach, trudno. Nie my tam będziemy mieszkać, nie nasze zmartwienie. Czekaj, twoje imperium, widzę, że dobra okładka jest. Tak, jest Maciej Orłoś na twoim imperium i poświęcono mu Co się całą, dzieje, że wykupuje się twoje imperium? Ale ja, ja, dzisiaj, ja dzisiaj odparłem bardziej, bardziej, e, chciałem tutaj opisać sytuację dzików w polskich miastach, e, ponieważ twierdzą e, tutaj z twoim imperium, że całe Watachy spacerują po ulicach miast. I wręcz... a to prawda. A, a e... mogę rzecz pospóły dostać? Przepraszam, Jasne, Tam Ale to jest Przez zdecydowanie tańc, prawda, jeżeli tańc, mówimy tańc. na przykład o Gdańsku albo Gdynia. Gdynia Gdynia jest miastem, w którym jest mnóstwo dzików, a wynika to też z faktu Y, takiej trochę patodeweloperki, no, która zajmuje te wszystkie tereny, na których te dziki były, no i potem te dziki nie mają się gdzie podziać, i te dziki po prostu chodzą potem po ulicach. I, i, są, i, są, w i są złe, no Ale kto... I one zaatakują Danię najprawdopodobniej. Właśnie chciałem wam Ukrętem opowiedzieć podwodnym. historię o Danii, ponieważ ja byłem kiedyś na konsultacjach społecznych co do y, ASF-u, tego afrykańskiego pomrułku świni. No i jedną no. z ich głównych przyczyn są dziki. No i przyjechali specjaliści z Danii, główny weterynarz. Dzikim którzy oni mają duży problem właśnie z ASF-em, i mówi tak. Bo my ogólnie zrobiliśmy tak, że zrobiliśmy granicę, na granicy z Niemcami zrobiliśmy wielki płot, żeby te dziki nie przychodziły. A już w ogóle najlepszym rozwiązaniem było to, jakie wszystkie w kraju wybiliśmy. Wszystkie dziki, jakie są, żeby już się ASF nie rozprzestrzeniał. I pytają ci polscy rolnicy, akurat z Piotrkowa Trybunalskiego. I mówią tak, no ale ile tych dzików było? Oni mówią, no w Danii było około 300. A oni mówią, ci rolnicy z Piotrkowa Trybunalskiego mówią, a bo u nas w powiecie jest 30 tysięcy. No no, ale tak, no. no tak. 300 dzików w Danii. No to rzeczywiście mogli sobie wywić. Mówię, że ich zajmować są Danie. Przecież to w ogóle tam nic nie ma. Artylerii nie ma. Artylerii dzików dzików nie, ma. nie ma. No to właśnie, kto? Kraj z klocków Lego, śmieszny. Dobra, dziennik Gazeta Prawna. Prawna. Wierzę, że mogą z tego zrobić cytaty. <grystanski> I pójdzie Stanowski. Dole, i Rosja pójdzie. zrobi z tego cytaty. Po prostu, <grystanski> że Polska chce zajmować Danię. E, dziennik Gazeta Prawda. I tutaj jest bardzo ciekawy artykuł o tym, że e, posłowie złożyli w Sejmie interpelację dotyczącą sprowadzenia z Ukrainy leku pomagającego leczyć zaćmę u psów rasy Shiba Inu. Tego szukałem, tej informacji. Tak. Okej, okay. no to właśnie to jest ta informacja, że złożono w Sejmie prośbę do posłów o tym, że część czworonogów rasy Shiba Inu ma cierpieć na jedną z odmian zaćmy, które nie da się wyleczyć standardowymi lekami stosowanymi w weterynarii. No i złożono prośbę o interpelację, o to, żeby tego typu pieski, właśnie tak jak tutaj na obrazku Shiba Inu, żeby je. Leczyć z tej zaćmy, ale leki jakie są, są tylko do sprowadzenia z Azji lub właśnie z Ukrainy. No i teraz okazało się, że stworzono całe, całą taką prowokację dziennikarską, bo okazało się, że takiego problemu w ogóle nie ma i że generalnie nie ma stowarzyszenia leczącego pieski ślibainu Inu i nie ma innych. Czekaj, bo to trzeba, Janek, to trzeba lepiej opowiedzieć. To jest historia o tym, jakich mamy durnych posłów. I niestety yy, posłów na wysokich stanowiskach. Yy, stowarzyszenie, które nie istnieje, bo to jest wszystko prowokacja dziennikarska, stowarzyszenie, które nie istnieje... Z yy, Poprosiło o interpelację w sprawie problemu medycznego, który nie istnieje i w sprawie lekarstwa, które nie istnieje, yy, dotyczącego piesków... Które istnieją. Shiba Inu. Shiba Inu. I nasi posłowie... Formalnie się przychylili do, do, do tej interpelacji, w tym wiceszef MONU, Ministerstwa Obrony Narodowej, po prostu nie sprawdzili nic. Ktoś, kto, kto jest wnioskoda wnioskodawcą, co jest w treści tej interpelacji, czy to w ogóle ma sens, czy to jest całkowicie zmyślone, no i jest to trochę przerażające, że wiceminister e, obrony narodowej Zajmuje... nie weryfikuje nic. Nie weryfikuje nic. Więc ja wycofuję z tą danią. Chciałbym, żeby to wybrzmiało. Bo jeśli nasz wiceminister obrony Narodowej Zajmuje się nieistniejącym problemem piesków Shiba Inu yy, i nawet nie sprawdził, że ten problem nie istnieje albo nie jest w ten sposób do rozwiązania. No to ja uważam, że my nawet tego Legolandu nie zajmiemy. Możemy przegrać. No. Możemy przegrać wojnę na te pirackie statki. To ja tylko powiem, jak to, jak to w takich. Ale przynajmniej będziemy mieli psy, które będą widziały wszystko. Chociaż nie, ten lek nie istnieje, mówisz. Jak szczegóły wyglądały? Wysłano to do Majnowak, posłanki, która zgłosiła interpelację do ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Jest to posłanka, która zasiada w SEJmie po raz pierwszy, ale nie była ona jedyna, która zgłosiła tę interpelację, bo zgłosiło ją też 14 innych parlamentarzystów, wszyscy z Polski 2050, a do tych 14 innych w ogóle nie wysłano nawet tej prośby. Także oni wszyscy zgłosili tę samą sprawę. Wśród W tym gronie znalazł się wicerzef Komisji Śledczej Pegazusa Paweł Śliż, Yy, wic wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski, czy członek Krajowej Rady Sądownictwa Tomasz Zimoch. Yy, I oni wszyscy zgłosili prośbę o leczenie piesków Shiba Inu. Ktoś musi mieć interes w tym zdecydowanie. No. Znaczy, Shiba są bardzo ładne, śmieszne i one są bardziej jak koty niż jak psy, prawdę powiedziawszy. Zgłoszono taką, e, nawet zrobiono taką statystykę, ile było podczas pierwszej kadencji Sejmu interpelacji. Było ich prawie 800. Teraz już było ponad 40 tysięcy. Także po prostu się trochę się nabija statystyki z tych interpelacji, bo to jest najprostsza droga do tego, żeby być w jakiś sposób zauważony. To jest potem odnotowywane, że jest się aktywnym posłem, nawet jeśli dotyczy to nieistniejącej sprawy. To ja już doceniam tego posła Kukarskiego który nic nie robił w kwestiach interpelacji. E... Nie zajmował się nie tymi chorobami. Co? Dokładnie. To o to chodziło. Ech, no i ostatnia informacja tutaj z ulubionego Twojego faktu, że Jacek Kurski zgłosił się na Nowogrodzkiej, wrócił z USA i podobno podjechał nawet swoim własnym samochodem. Były szef TVP, e, ubrał się w garnitur na spotkanie z prezesem e, Prawa i Sprawiedliwości i podobno krążą pogłoski, że chce wrócić do polityki, tym razem jako e, Poseł do Europarlamentu. Mm -hmm. A on nie był tym? Bankierem światowym czy kimś takim? Był też bankierem światowym, także kariera jest co najmniej prężna, ale no, chce zostać w polityce. Panie budowa wieże z Klocków. Dokładnie. No. To mocny zawodnik. Jak wróci to namiesza. Nie na, nie w wyborach w sensie wyniku nie będzie miał wysokiego, ale będzie zabawnie przy nim. No to na pewno. Może no. będzie polskim rzecznikiem do spraw piesków shiba inu. Przy Kurskim było zawsze zabawnie, szczególnie jak wyciąga gitarę i zaczyna grać kaszmarskiego. Tak jest. No dobrze, dziękujemy bardzo dziękujemy. za przegląd prasy. Teraz czas na materiał filmowy. Wynika to z tego, że po pierwsze, Bałtyk jest hałaśliwy. Na Bałtyku jest duży ruch morski. Na Bałtyku są liczne hałasy, które naprawdę utrudniają odnajdywanie okrętów podwodnych metodą pasywną, czyli na słuchem. A po drugie, Bałtyk jest bardzo specyficzny, ponieważ do niego wpada wiele dopływów ze zlewisk różnych rzek. W efekcie Mamy sytuację, w której warstwy wody w Bałtyku mają różną temperaturę i tworzą się termokliny, czasami na dość nieoczywistych głębokościach. Termokliny, czyli warstwy, które oddzielają wodę o różnej temperaturze w oceanie albo w morzu. I chodzi o to, że jeżeli mamy rozdzielenie tych dwóch warstw wody o różnej temperaturze, to one inaczej przewodzą dźwięki, czasami te dźwięki odbijają w efekcie okręt, który zejdzie pod taką termoklinę może być kompletnie niewykrywalny dla czegoś, co poszukuje tego okrętu sonarem ponad tą warstwą, poniżej której umownie zajdzie okręt. To samo tyczy się, to się tyczy temperatury, ale też Bałtyk jest morzem, które ma bardzo różne zasolenie, które też wpływa na poszukiwanie okrętów podwodnych. No i jesteśmy z powrotem. Maciek, chciałeś teraz pomówić o czym? O meczu NBA. Wow. Gwiazd. Tak. Ja widziałem fragmenty tego show e, przy okazji rzutów za trzy. Mm -hmm. ale, ale ten kobieta-mężczyzna? Nie, nie chodzi mi w ogóle o, o konkurs co do zasady, tylko o to, co wyczyniał w wolnym czasie e, Jokic. Co, co, aha, że sobie rzucał tak, że rzucał z odbiciem z gryblem tak, Przecież jeden. to jest nieprawdopodobne. <laughs> On jest nieprawdopodobny. A żeby było jeszcze świetnie... Rzucał jeszcze tak z dołu, tak. z połowy i też trafiał... Tak, e, potem tak na to patrzysz i myślisz sobie, a dlaczego w meczu tak nie możesz zrobić? Że z połowy sobie rzucisz w każdej to, akcji, jak zawsze trafiasz. Czekaj, bo jeszcze tylko pytanie, czy teraz mówisz o Jokiciu samym, czy. bo jest jeszcze doncić, nie? O Dąciczu mówię, no pewnie, właśnie. że on mówię o Dąciczu. O Dąciczu, bo mój syn na niego mówi Don Cic. Dący, <laughs> Tak, no bo nie, mi się oni też zawsze mylą, zawsze muszę sobie przypomnieć, który jest z Denver, który jest z Dallas, bo no, oni są, nie są podobni do siebie, ale mają jakąś taką podobną mentalność, no bo obaj są przecież z tego, nie, z no kraju tak. byłej Jugosławii. W każdym razie. Tak. Ale jak to możliwe, że sobie tak bierzesz, rzucasz w górę, piłka się odbije od parkietu i wpada i nie potrzebujesz do tego stu prób, tylko jednej? Tak, no, ale to jest, to jest inne NBA w tej chwili, jest zupełnie inne NBA niż kiedy. Miałeś lat 15-16 i się dopiero w Polsce zaczynało. zaczynał szał na NBA, pojawiły się karty, mm -hmm. pojawił się Michael Jordan, znaczy Michael Jordan się pojawił wcześniej, ale ten szał z Shaquillem O'Neillem, Hakimem Olajuwanem i tak dalej, te wszystkie zespoły, które były tam w latach 94-95. To jest zupełnie inna gra niż to, co było w latach 90. i też to, co było w tam 0-0, nie? kiedy na przykład Detroit Pistons zdobywali e, mistrzostwo. E, jest to zupełnie inne NBA, ale skoro wspomniałeś o Jokiczu, to jest śmieszne, bo dzisiaj ma urodziny też. Tak to? jak Jokic. No nie to... doncić, tylko Jokić ma Ja, ja mówiłem o Donciczu. No ale to jest właściwie jedno i to samo. Nie? Pod... Czyli dącić też ma urodziny. Podejrzewa się, że to jest jedna i ta sama osoba. Czyli doncić też ma urodziny. Oni są braćmi jak gol, okay. co wiem. Okay. Tak? Okay. No dobra, co chciałem o meczu powiedzieć? Już ci mówię, co chciałem o meczu powiedzieć. Mecz się odbył wczoraj, oczywiście go nie widziałem, bo inaczej nie wstałbym o tej godzinie. Maczeki apel poszedł mocny na czacie. No. Apeluję o spokój i rozwagę. To, że to jest yy, Krzysztof Stanowski i kanał 0, to nie znaczy, że tu wszystko jest sacy. Wczoraj ten chłop o łodziach na Bałtyku opowiadał bzdury. No, okay. To o Jarku wolskim. No tak rozwanego. domyślam się. Czyli ale patrz, do nas się nie doczepił. My mówiliśmy o łodziach podwodnych, okrętach podwodnych samą prawdę. Tak, to prawda. Cała prawda, całą dobę. Yy o duńskich okrętach podwodnych z Lego. Yy, mecz Gwiazd wczoraj zakończył się wynikiem 211 do 186. <laughs> Ok, tu normalnie wiesz, wyniki, jak właśnie wspomniałem o Detroit Pistons, to oni tam na przykład jak grali mecze, bo wtedy stawiali na obronę, to było 70 do, nie wiem, 80, a teraz mecz gwiazd, no ale wiadomo, że tutaj nie ma obrony właściwie żadnej, ale 211 do 186 jest to rekord i jest to pierwszy raz chyba przebicie 200 punktów, jeżeli chodzi o mecz gwiazd, najwięcej punktów zdobył Karl, kurde, jak mu się nazywa? Lagerfeld. Kto? Lagerfeld, tak. Malone. Karmalon, i John Stockton i Jeff Hornacek. Zdobyli ta trójka, po prostu nie wiadomo dlaczego. Wiesz co robi Karmalon w ogóle swoją drogą? Co? Jeździ tirami po Stanach Zjednoczonych. Jest tirowcem, ale takim pracuje, jako dowozi rzeczy. On nie musi pracować, ma e, wpytę siana, ale po prostu jeździ, bo to lubi. I czerpie z tego pasję, po prostu robi. się. Mailman. E, więc ja uważam, że that's how you should live. Karl Antony Town. nie miał takiego pseudonimu. Mailman. No właśnie, listonosz. Tak. Listonosz. No to, to teraz podobnie dowozi trochę, nie? Karl Antony Towns zdobył 50 punktów, ale to Damian Lillard ze wschodu dostał MVP, no bo też wschód wygrał 211 do 186. Damian Lillard zdobył 39 punktów. A żeby było jeszcze śmieszniej, Damian Lilard wygrał konkurs rzutów za trzy też wcześniej, dzień wcześniej, bo był konkurs rzutów za trzy i konkurs wsadów. I ja konkurs... widziałem taki fragment konkursu rzutów za trzy, jak goś w ogóle nie mógł trafić za trzy. Tak, to nie widziałem akurat. To nie, nie, nie wiem, kto tam był z Damianem Lilardem, ale też była, jeszcze był Skills, też taki konkurs, ale to już mało istotny, tak na dobrą sprawę z punktu widzenia fanów NBA, bo tam była też kobieta, więc to było wtedy mało istotne, bo ona walczyła ze Stevem Karem, który zrobił wtedy 29 punktów, ona chyba 26. Natomiast konkurs wsadów był, który wygrał drugi raz z rzędu Mac McClung, e, który nawet nie gra w NBA. <grym> to też jest dosyć dobre. Gość gra w takim bocznym zespole, e, który należy do zespołu Orlando Magic. Nie pamiętam, jak oni się nazywają do, dokładnie, ale to jest taki boczny zespół, bo on grał w chwilę w Orlando Magic, e, grał w Lizę G League. Jest taka liga trochę letnia i tak dalej. Mhm. Ale e, w tej chwili nie gra konkretnie w zespole NBA, ale biorą go do y, konkursów wsadów, bo to jest ten, y, to, to jest y, tak jak masz, wiesz, tych graczy NBA, oni zupełnie inaczej robią te wsady, niż y, robią to ci street bolowi zawodnicy, którzy się tylko w tym specjalizują, a którzy nie grają w NBA. Mamy w Polsce też paru takich, y, którzy są naprawdę świetni i naprawdę robią fantastyczne y, rzeczy, bo te konkursy wsadów, mówię, muszę ci powiedzieć, że z roku na rok są coraz nudniejsze, bo tam nic, nic już nie no, wymyślają. No nie. Ale wiesz, ale, też ale tak człowiek myślał myślić? po tym, jak w 2000 roku Vince Carter wygrywa konkurs wsadów, robi 720, robi tego Honey Deep i tak dalej. I przez, nie wiem, 16 lat żaden z następnych konkursów nie był w ogóle praktycznie emocjonujący. Dopiero gdzieś w 2015, 2016 jak się ten Lawin i Gordon pojawili, to te konkursy były naprawdę super. I robili fantastyczne rzeczy. Natomiast ja chciałem powiedzieć, że najfajniejsza paczka była Jacoba Topina z Boston Celtics. Nie, nie z Boston Celtics, jezus, z Boston. Na pewno Celtics. się pomyliłem. Z New York Knicks. Knicks. Żeby wymyślasz na bieżąco tak Nie ma w ogóle takiego zespołu. <grym> I takiego koszykarza To nie jest New York Knicks, tylko New York Knickerbockers. Oni się tak na początku nazywali. Ale znalazłem niesamowitą informację w no. fakcie, bo ty gadasz o NBA, a ja przeglądam. NBA. Nie właśnie. Znowu emerytury widzę przecież. Emerytury są obok, ale tutaj. Uwaga, wpłacili w PRL przedpłatę za samochód i nie zgłosili się po zwrot. I teraz. Warto dokładnie przejrzeć teczki i szuflady. Resort finansów podnosi stawkę rekompensaty za przedpłaty na Fiata. Chodzi o osoby, które przed laty pieniądze wpłacały, ale samochody nigdy się nie doczekały. Niektórzy wciąż. Yy... O rekompensaty się nie upomnieli. Rekompensata za malucha wynosi obecnie 18 654 zł, a za Fiata 1526 435 zł. Aby tyle dostać, posiadać przedpłaty może zgłosić się do placówki PKOBP z dowodem tożsamości i książeczką przedpłaty. Więc jest bardzo możliwe, że gdzieś w starych szufladach. Leży jakaś przedpłata, a malucha nigdy nie odebrano. I wtedy dadzą wam kupę siana za to. Przecież one już tak długo te przedpłaty leżą, że one są już pewnie. Te papierki, które były na te przedpłaty, takie zmurszałe całe. jak oni tak, je podnio uważać. podniosą, to, to one to się roz rozsypią. Rozsypią się jak na filmach. Dokładnie. Tak stare. To... Chyba, że są z Lego zrobione. A to tylko w Danii. Przedpłata na zestaw piracki, nie zestaw kosmiczny. Właśnie. A jakie najbardziej lubiłeś zestawy Lego? I nie mówię teraz, jak masz dzieci, tylko wcześniej, jak, jak, jak były Lego. Eee, zamek. Zamek. Zamek okay. lubiłem najbardziej. No zamek był spoko, a ja, ja chyba tych piratów jednak najbardziej lubiłem. Ja wiedziałem, że to powiesz i poza tym to już padło, dlatego nie mówiłem o piratach, ale... Eee, tylko dlatego. Jednak. Znaczy, Piraci byli w czołówce, ale zamek z mostem zwodzonym. Był, no. to był, To był mój. Ja z zamku miałem tylko ten. Ym, drzewo Robin Hooda. W sensie. Bo byli... Jeśli chodzi o zamek, miałeś drzewo. Tak, to miałeś piękne drzewo, nie? Bo nie miałem tego zamku. Mój kumpel miał cały w ogóle zestaw i zamek, i też. Bo potem się pojawiła te, ta wersja zamkowa ze smokiem. Był jeszcze smok taki, nie? który był właściwie zrobiony z jednego odlewu. Co nie kojarzę. I miał tylko takie ręce i, i paszczę ruszającą się. No i duszek był, nie? Duszek był ważny, bo był fosforyzujący. Jak się go przyłożyło do światła, to potem świecił. No ale w Lego też było fajne, znaczy w sensie w tych piratach, że na przykład była skrzynia z tymi, z monetami. I były tam takie monety. Coś, czego no nie można było w innych klockach mieć takich monet, tylko były w piratach. Pamiętasz? Nie. Yeah. Nie pamiętasz monet? Nie. No był taki Cloud Monet. Eee. Impresjonista. Słuchaj, tu jeszcze jest wiadomość. Wiadomo, prasa żyje Aleksiejem Nawalnym. Tak. No to będziemy o tym gadać dzisiaj. Będziemy. Później, a, a, później. Przychodzi ekspert. Tak. Natomiast eee, nie wiem, czy widziałeś przemówienie Szymona Hołowni. Nie, nie widziałem. Powiedział, że wgnieciemy Putina w ziemię. Uderzył pięścią i powiedział, że wgnieciemy Putina w ziemię. I skończy albo w celi, albo na cmentarzu. I tak pomyślałem sobie, czy to Szymon osobiście będzie go wgniatał? Czy, Możliwe, że tak. Czy, czy, czy naszymi rękami? On jest wysoki. Jest wysoki. Mógłby go wgnieść, no. Dałby radę. Ale tak no. będzie, tak go. Dopychał, no. No nie wiem, no chyba tak, no. Kurze. Ja bym wolał, żeby... Przede wszystkim pamiętaj, że Szymon był w Mam Talent i on tam zna trochę sztuczek zza kulis. Widział, co robią <noise> różni magicy. Ja bym wolał, żeby Marszałek Sejmu nie wgniatał nikogo w ziemię. Chyba. Znaczy, no chyba, że no, raczej osobiście tego nie zrobi. No raczej będzie sugerował, żeby to ktoś zrobił najprawdopodobniej. Tak. A jeszcze wydarzenie weekendu było wywiadem Jerzego Sztura. A tak, to widziałem, że, po, że powiedział, no ale przecież. No nie, 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 przepraszam, nie można. No ale we Włoszech można. Niesamowitą skruchę. Dziwne, bo we Włoszech można. Opowiedział na pytanie, że nie można prowadzić po alkoholu. Niesamowitą skruchę wykazuje pan Jerzy Sztur. Ale to, to jest takie zrozumienie tego tematu. No tak, 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 nie można. No. No ale we Włoszech można. No ale nie jesteśmy w. A no tak, nie jesteśmy w sumie racji. E, przypomnijmy, że pan e, Jerzy miał 07 alkoholu. No to 07 to już jest powyżej. To we Włoszech, no dobra, to jest, a to też nie można. We Włoszech jest 0508, to jest do 05 jest luz. 0508 to już jest. Wykroczenie, jest mandat, i tak dalej. Nie? Rozumiem. Czyli nawet ukłamał. Tak. Znaczy na pewno nie, nie, nie poszedłby siedzieć, ale to jest. Ale gdzieś widziałem w ogóle fragment, że niestety ten pan no, ma duży problem. W ogóle alkoholowy. Tak, tak mi się wydaje. Nie chcę tego przesądzać, ale tak się wydaje, bo opowiedział, że jak był w szpitalu. I miał pojedynczą salę, to czasami, znaczy nie czasami, tylko codziennie wykradał się z tego szpitala i szedł sobie do kawiarni na kawkę. E, przepraszam, spaliłem, nie na kawkę, na koniaczek o 12 szedł. Pacjent ze szpitala wychodził codziennie o 12, żeby napić się koniaku. To zupełnie normalne. Mi to się. Przypomina mi się Grzesiuk. Grzesiuk miał po 5 lat kacetu na marginesie życia książkę, w której opowiadał o tym, jak się leczył na gruźlicę. I główna, główne jego leczenie na tę gruźlicę to było uciekanie z oddziału i jaranie fajek. Gdzieś tam, gdzie można było jarać fajki. Więc widzę, że tutaj jest bardzo podobny case. No, umarł ostatecznie na tę gruźlicę. Więc tak było z, ze Stanisławem Grzesiukiem. To przykre. No jest przykre. Przykre. Eee, coś jeszcze chcesz o tym NBA opowiadać, czy mam iść dalej? Eee, nie, tam już nic się więcej nie zdarzyło. No, tak jak mówiłem, konkurs wsadów wiecie, kto wygrał. Konkurs za trzy Damian Lillard. No, a nie wspomniałem tylko o tym, że to był drugi rok z rzędu, który, w którym on triumfuje i jest chyba, nie wiem, piątym zawodnikiem, który tak ma między innymi z Larem Berdem w składzie. Powiem Ci, że niesamowitą pracę ma ten e, już od dwóch tygodni, to mnie obserwujemy, ten fotograf, który e, obsługuje taniec z gwiazdami. To znaczy ciągle są materiały paparacji. No. I dzisiaj jest niesamowity. To znaczy Maciej musiał idzie na tlenie z burgerem, a pani. Aha, ale jest dobry tytuł, jaki dobry zobacz. Musiał burgera. <laughs> musiał burgera. <laughs> a pani Małgosia ostrowska -Kró królikowska z jabkiem. Aha. I to jest cały materiał tym, że ona jest jabłkiem, są? Nie. Tak, a ona są z, z A, a on... dobra, bo idą na trening. Tak, idą na trening. Jest. Ciekawe, z czym wyszedł Jerzy Sztur. Z konieczkiem. <laughs> Eee. I tu jest... O, rzeczywiście, to jest trafny tytuł. Trochę za ciasne bikini. Czy uważasz, że to bikini jest trochę za ciasne? Jest, ale... Ja się zastanawiam, czy, czy to nie jest teraz tak, że to jest taka moda. No, że, taka? Że tak, że tak ma być trochę. Przecież to jest bikini dla jakiejś trzynastolatki. Minikini to jest. No, nie wiem. no mo, mo... Z kolei jest wsteczkowska japonczka. Tak, ale to jest... Ona drugi raz jest w tym samym stroju i to jest drugi news. Jak byłem tu chyba... W... Czwartek? To już był ten news? To możliwe? Możliwe, nie? Możliwe jest, że był bardzo, podo było bardzo podobne zdjęcie z No Może na co dzień je pączka, no i co? Znaczy, figura wskazywałaby, że nie. Że tak, ale to właśnie się było o tym. Dokładnie, o tym, że, że jak to jest, że ona ma taką figurę, a je pączka? Dokładnie. Czy jest jakieś lobby pączkowe podejrzewam, tylko że już był tłusty czwartek? No a może ona właśnie. Jest tą sprytną osobą, która w czwartek nie je pączku, bo są za, za duże kolejki. A za duże kolejki są niedobre. I ona pączki. sobie później idzie na pączkę. No, dzień dwa później, później, ja dni, dni później, trzy Ja też na przykład cztery dni później. Cały czas chodzi na pączkę. Na, a jak to jest na pączkę? No Brzuszek mu nie przeszkodził. Zdjęć. Komu nie przeszkodził brzuszek znowu? No ten też jadł pączki chyba. Zobacz, Exposito powiększyli mu tutaj, jak, jaki ma brzuszek. Erik Exposito. Tak, ze Śląska.

Lewandowski strzelał karnego. No do stu, to, to, to widziałem, stu. że Lewandowski Ta. strzelił karnego. I to najpierw strzelił, nie strzelił. Ja myślałem, że to Lewandowski. Bo bramkarz wyszedł o 30 centymetrów. No, a gdyby tam był Jerzy Dudek, to by wyszedł już o 3 metry. To jest niesamowite jak po latach ogląda się to, co zrobił Jerzy Dudek w Stambule. Przecież tu nie miało nic wspólnego z przepisami gry w piłkę, Nie, no. ale nikt o tym nie wiedział. Ej, on tak może, oni się tak zastanawiali, ci sędziowie ty, on tak może. No nie wiem, nikt tak nie robił wcześniej. <laughs> chyba, chyba może. Nie. Nie może, no ale dobrze, no Jezu, ja oglądałem ten mecz na żywo, to jest jedyny mecz Ligi Mistrzów, jaki oglądałem przez przypadek na żywo i włączyłem go jak było 3-0 yy, i ja, nigdy mnie to nie interesowało jakoś specjalnie, ale włączyłem sobie, patrzę, dobra, 3-0 jest, No, dobra, zobaczę sobie, pewnie już nie wygrają, o Boże, o kurczę, nagle 3-3, no piękna to była sprawa. W Twoim imperium znowu jest Orłosiu. Ale to, to, nie to są jest On mnie prześladuje ten człowiek ostatnio. To są te same zdjęcia. I... To, że on ją karmi. No. Znowu ją karmi. On chyba ją ciągle karmi. Nie, bo podejrzewam, że oni wykupili prawa, bo tam to było w jakimś superaku na, na, na świeżo, a oni tutaj tak? mają nie na świeżo. O, no, wiesz, co? A mi się wydaje, że między nimi jest 22 lata różnicy, i on sobie pomyślał, że, że musi karmić tak młodą osobę. Możliwe. też jest... poprzednio, gdy miał do czynienia z taką młodą osobą, z taką różnicą wieku, to ją karmił. Może tak być. A z kolei tamta osoba też będzie musiała karmić w którymś momencie, no bo tak to. No nie, no to, to niesympatycznie powiedziałeś. Nie, ale taki jest wielki ciąg życia, no. Pomaga się po prostu, Jak to. Jak to jest, że w ogóle to jest nieprawdopodobne, że ilekroć w paracji chodzi z jakąś parą, to ta para jest taka szczęśliwa, taka wpatrzona sobie w oczy, karmią się wzajemnie, chusteczką zlizują sobie, kąci... znaczy, wycierają sobie kąciki ust nawzajem. Nie zlizują sobie kąciki ust, w trakcie. Zlizują kąciki ust. No i zawsze, zawsze mężczyzna otwiera kobiecie drzwi do samochodu to jest po prostu A, w maskę. Okay. Nieważne, że... jest. Ja staram się to robić, zda, zdarza mi się, ale też często no, nie ma Ale radia. jak ktoś robi ci zdjęcie, to zawsze to się udaje po prostu. I patrz, zakłada jej kurtkę, pomaga jej założyć, karmi ją, ale ona sobie radzi w życiu chyba, jak na przykład. Jak to jest? Jak jego nie ma w pobliżu, to na umie założyć kurtkę nie, i na karcie. Nie, w kurtkę, po prostu nie może jej ściągnąć, nie? Dopóki on nie przyjdzie jej nie ściągnie tej kurtki. No ale tak jest, no. Maciek, tak o której wioskach. będziesz, bo jestem już zagotowana. W mieście pół już nie wytrzymam zaraz. Maciek, wracaj do domu i ściągnij mi kurtkę. <śmiech> <Nie> <śmiech> I daj mi jeść. <laughs> Nakarm mnie. <laughs> Ojej. Po prostu mieliśmy cholerne szczęście, że trafiliśmy na siebie. No Paulina miała głównie szczęście z tego, co widać na zdjęciach, bo, bo sam pan Maciej sobie radzi. Możliwe, że ona wcześniej nie w kurtce po prostu. Pierwszy raz, jak ma kurtkę. No, no może, może tak, może tak. A jest, no to jakoś jadła, no. tylko po prostu było to może nie wiem nieeleganckie, a teraz jest to eleganckie. Zresztą jak to widać, bo co to jest? To, to jest to twoje imperium, co powiedziałeś, tak, po co twoje my to kupujemy. Tak, imperium. I ja już wiem po co kupujemy. Ja <grym> uważam, że powinniśmy to zawsze kupować. Tu co strona to jest dla nas materiał. Naprawdę. Tylko jeszcze nie wiem jaki, ale na przykład bata Pawlikowska to jest zawsze też materiał na Tak, pomówienie. ona zawsze coś mądrego, fajnego powie, no. Mhm. Znaczy no też o, o, ona była z nie? Była. Była. Tak. No, ale on z kolei nie umiał butów założyć. Tak. I już miała tego dosyć. I ona mu nie zakładała. A wiesz dlaczego? Bo nie było tam paparazzi. <grym> 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 dlatego nie robiła tego. Normalnie to by założyła. Jakob Kuczner znalazł szokujące kulisy męskiego modelingu. Mogłem zarobić uszejka. A w nie, nie, nie. jaki sposób? Czy to jest ten. Ten taki tak. dziewczyny z Dubaju? Tak. Aha. Yy, I napisał książkę, oczywiście. Cena nie gra roli yy, premiera za 8 dni tej książki. Już wiem, czego nie kupować. Yy, tak. A w ogóle yy, piękny cytat z Sylwestra Stallona podrzucił mi kumpel. Z czego? Sylwester Stallon, taki aktor. A artykański. tak, tak. znasz no, kojarzy, kojarzysz? No? Bo ty wielu aktorów znasz. Tak. Uznałem, że tak. Wiem nawet ostatnio dokument o do nim. I, a cytat jest z jego wizyty u Jimmy'ego Falona. No. I brzmi więcej tak. Pojechałem do Watykanu. Pojechałem do Watykanu. Papież, który wygląda, jakby miał 150 lat, powiedział mi: wychowałem się na pana filmach. A to rzeczywiście spokojnie. Ale czekaj, no to kiedy? Ale to który papież? Ten prawdziwy papież? Chyba nie, czy nie? Oni są wszyscy prawdziwi. Nie, tylko ten jeden, polski był. Słuchaj. 2 kwietnia skończyła się 2005 roku. Tam potem już tylko. To już jest takie... Tylko polski. Udawani są ci następni już? No tak mi się wydaje, że to, tak? już, jest takie, to już jest takie nieprawdziwe. No, nie jak, jeden, jak jeden idzie na emeryturę i sobie, i sobie po prostu idzie i mówi, a to ja już nie chcę. Hmm. Nie ma tak. Do końca. E, ale to, nie wiem czy kojarzysz, znasz taką postać Jana Lewana? Nie. Dobra. E, widziałeś na pewno Kevin sam w domu. No oczywiście. No to Kevin sam w domu, jak ta matka wraca z tego lotniska, to podwozi ją gość, którego gra John Handy. I on mówi, że jest Polka King, że on jest królem Polki. I oni jadą sobie w wozie takim i oni grają tam jakieś takie piosenki. Mhm. No to ja, to jest prawdziwa postać, Jan Lewan. To jest gość, który przyjechał do Stanów Zjednoczonych i który rozpoczął tam karierę jako król Polki i organizował dla y, Polonii Amerykańskiej y, właśnie różne takie eventy, takie taki głupoty, no takie jakby heimat melodies, takie bawarskie y, wiesz, festyny i tak dalej, tylko że polskie. Y, I w pewnym momencie ci ludzie go tak polubili, że zaczęli mu dawać pieniądze, żeby on inwestował te pieniądze, on bawił się w bank, tylko nie wiedział, że to jest nielegalne. Znaczy, myślę, że może trochę wiedział, ale, ale jednak stwierdził, że... On będzie to robił i brał od tych ludzi pieniądze i w sumie wziął parę milionów dolarów. I on yy, na przykład dawał oprocentowanie 15% albo 20% tym ludziom. I naprawdę potem tym niektórym ludziom wypłacał te pieniądze, ale potem już nie miał tych pieniędzy. I potem zaczął się do niego urząd skarbowy czepiać. No i tak niestety się go tak szczepiał i czepiał. No więc y, to jest taka, taka postać. I czekaj, dlaczego ja od nie Niesamowita mówię? historia. Powiedz mi lepiej, kapusta polna na 5 liter. Jaka? Polna kapusta. Polna kapusta? Na 5 liter. Nie mam bladego, bo, bo znakon Koran to będzie imam chyba tak. na 4 litery, ale kapusta polna na 5 to nie wiem. Nie wiem, pewnie Czad wie, ale to już będzie chyba za późno. Kapusta polna na 5 liter. Tak jest na Netflixie film Polka King. Ale czekaj, dlaczego ja ci do, o tym mówiłem? Nie wiem, zajmę się krzyżówką. Co w w połowie Twojej opowieści? To było na poprzedniej stronie. <laughs> e, na poprzedniej stronie, czekaj. Gdzie mogłem coś powiedzieć? Był ten e, z Dubaju, ten chłopak. I tylko to? Mhm. Hmm. To nie o to mi chodziło. Modra ktoś napisał. Modra, Albo rzepa. Rzepa, burak, modra, biała. A, i jeszcze bracia karnowscy są bliniakami. No tak. No, no to a propos tego. Ale to na którym miejscu byś idał? Poza podium raczej. Oj, to raczej idę. Mam tak. daleko dosyć mocno. Tak. Ale ludzie mówią: Szczaf, mlecz, rzepa, modra, biała. Może. może razem róbmy e, krzyżówki. No, ale ludzie mówią kapuśniaki kapuśniaki Na 5 liter kapuśniak. Ale naprawdę, może wspólnie rozwiążmy krzyżówkę i potem pokażemy, że w całą rozwiązanie taką się. dużą? To myślę, że to cały program powinien być taki. Długopis jest potrzebny. Ale była kiedyś był taki program Krzyżówka 13-latków. Jak jesteś znak Zodiaku? No, byk oczywiście. Oczywiście. Widzę po koszulce. Dokładnie. Chicago Bulls, proszę. Yy, randka, na którą yy, się umówisz, nie rozczaruje. Wręcz przeciwnie, kompletnie stracisz głowę. Na szczęście ty, ci to nie zaszkodzi. Prasa. To jest takie pasyw agresji, trochę. Nie oglądaj się na innych. Nikt nie zdoła Cię powstrzymać przed osiągnięciem sukcesu. Osiągniesz coś, co napełni Cię dumą. Pieniądze znajomy, ktoś bliski, wyciągnie cię z tarapatów. Nawet niezbyt rokująca inwestycja zapewni ci zadowalające zyski. Dobra, człowiek ja pisze, złota 43. Wszystko do... Tu? Jezu. A ty który? Co to jest? Rak. Rak, no? Miłość. Nie odkładaj niczego na później. To najlepszy moment. Trudny krok, na który się odważysz, pozytywnie odmieni twoje życie. Praca. Zwyciężysz, choć mało kto w to wierzył. Jedyny warunek trzymaj się wcześniej obranej drogi i nie daj się skusić nowością. Pieniądze? Ktoś przedstawił ci ofertę, której nie doceniasz. Nie odrzucaj jej, bo wkrótce to będzie niewyczerpane źródło dochodów. Mm. Niewyczerpane, niewyczerpane. źródło dochodów. Złota kura, no znaczy kura znosząca złote jajka. Wszystkie osoby urodzone pomiędzy 22 czerwca a 22 lipca mają to teraz. Mają niewyczerpane źródło dochodów w najbliższym czasie. A to jest to jest w ogóle niesamowite, wiesz. Ja co dwunasty człowiek w Polsce będzie, co 12, ile znaków? Raz, dwa, no, trzy. Tak, cztery, to tak, nie działa. Sześć, co, co 12 no, no, A jak nie działa? No nie, tak jest napisane. Nie, ale nie dzielą się znaki tak równo, nie? To nie jest tak, że jest równo wszystkich. O jedno, ale mniej więcej. No, nie, tak więcej, mniej więcej tak. no. nie co do osoby jednej. No. Co 12 osoba w Polsce będzie wkrótce posiadała niewyczerpalne źródło dochodu. Wiesz, co to oznacza dla polskiego PKB? Bardzo duży wzrost i Bardzo stopy dużo. procentowe obniżone. Bardzo duże. Mało tego. Panna też ma widzę tutaj nieźle. Zapomnie o dawnych porażkach. Za cokolwiek się weźmiesz, przynieść ci to zyski, które ustawią cię na przyszłość. Kurde, ale to tyle osób, ale to tylko te znaki dwa. Powin leki, powinien coś... być w ogóle horoskop dla Polski. Taki no. zbiorczy. No, no możemy napisać zaraz, nie ma problemu. Słuchaj, jacyś ludzie to piszą przecież. W ogóle, wiesz, to mi się tak strasznie podoba w astrologii to, że ludzie sobie tak właśnie myślą, że... Rodzisz się pod jakimś tam znakiem, pod jakimiś planetami, pod jakimiś gwiazdami i myślą sobie, no tak, bo to jest ten układ i y, rok później dokładnie jest ten sam układ i osoba ma ten sam znak zodiaku. Nie? Mhm. Bo, i, I ma dokładnie taki sam horoskop. Y, że będzie dokładnie to samo się je działo. Nie? Czekaj, bo gościu na czacie pyta o lwa. i to parę osób. Już... Tak? Z, czy trzy osoby zapytało lwa? Poczekaj Poczekajcie, Lew miłość. Ktoś niezwykle atrakcyjny będzie pod Twoim urokiem i zrobi dla Ciebie wszystko. To od Ciebie zależy, co z tego wyniknie. Praca. Będziesz działać rozważnie, a przy tym skutecznie. Unikniesz błędów, co przyniesie Ci pochwały szefa i zazdrość konkurencji. Pieniądze. Znajdziesz nowe, obiecujące źródło dochodów. Będziesz powiększać swoje zyski, działając odważnie oraz konsekwentnie. Tylko nie nie... ma jednego znaku, że będzie źle. Właściwień, masakra. To jest bardzo pozytywny Ta. horoskop. Pewnie dlatego ludzie lubią te gazety. No z drugiej strony, wiesz, no jak ktoś wierzy w horoskopy i by czytał na przykład w tym roku, w tym roku zawalić się wszystko. Tak Umierz. <grybuj> rozwód. Albo taki, słowo umrzesz. <grybuj> I nagle się... O kurde! I, pieniądze, dwukropek, nie ma już znaczenia. Nie ma znaczenia. I, I nagle się okazuje, że się sprawdziło wśród wielu osób, nie? To by było w końcu to, ten horoskop, który mógłby zadziałać niestety. Dobrze, obejrzyjmy sobie fragment filmowy o... Pracy marzeń, Pracy, marzeń, to jest konkurs, praca marzeń, to jest konkurs nasz oraz rocketjobs.pl i było do wygrania coś niezwykle atrakcyjnego, mianowicie wyjazd na Teneryfę na miesiąc, a tam jedynym zajęciem jest oglądanie kanału Zero i branie pieniędzy, to znaczy branie tysiąca złotych dziennie, materiał filmowy. Szybkie pytanko. Gdybyś mógł dostać pracę marzeń dzisiaj zmieniasz, co chcesz, jaka by to była praca? Księgowość. Księgowość, okej. Okay. Dlaczego? Lubię te wszystkie papierki. Dzisiaj z dnia na dzień. Zmienia pani pracę, pracę marzeń. Jaka to praca? Tak, żeby nie pracować, ale żeby zarabiać. <laughs> A coś jakieś takie z dzieciństwa marzenie? Weterynarz. Weterynarz. <noise> tak. I nie chce pani ponownie w tym kierunku? Nie, zupełnie nie. zupełnie nie. W <noise> międzyczasie odkryłam, że chemia nie jest dla mnie. Co to by była za praca? O Boże. coś nie? własnego, bym prowadził restaurację. Restauracja? Tak. Okej, okay. A jakby twoja obecna praca gdzieś to idzie w tym kierunku, czy, czy to zupełnie no, coś pracuję nie? na kuchni. Pracujesz na kuchni. Tak. Czyli w sumie spełniesz już swoje powoli marzenia no, i tak, kiedyś w tylko. Kiedyś tylko swoja restauracja i będziemy mogli u Ciebie zjeść Tak. Gdybyś mógł teraz z dnia na dzień zmienić pracę na jakąkolwiek, jaka by to była praca? Programista. Programista, okej, okay. a czym się zajmujesz na co dzień? Niczym obecnie. Niczym obecnie. Ale szukam roboty w tym momencie. Szukasz pracy, czyli jako programista. Dlaczego? Dobrze płatna, zdalna z domu, a ja lubię bardzo pracę z domu. Co, co jest najważniejszego w pracy? Co musi praca przynosić, żeby, żeby było dobrze? Uczciwość. Czy jesteś zadowolona ze swojej pracy? Odpowiedź na to pytanie nie jest oczywista, prawda, Ewelina? Cześć! Cześć! E, dokładnie. Dzisiaj już mogę powiedzieć, że jestem zadowolona ze swojej pracy. Chociaż oczywiście mierzę się z różnymi wyzwaniami, ale jestem chyba w tym punkcie, gdzie rzeczywiście jestem zadowolona, ale nie zawsze tak było. I nie zawsze ludzie są zadowoleni. Według badań, które prowadzicie, aż dwie trzecie ludzi czuje się wypalonych w pracy. Tak, dokładnie. E, myślę, że mogę, mogę być w gronie tych szczęśliwców. E, no, badania są dosyć niepokojące, bo rzeczywiście e, tutaj badania na zlecenie naszego portalu pracy pokazują, że bardzo duża część pracowników, skupiamy się tutaj głównie na pracownikach biurowych, white collar, nie jest do końca usatysfakcjonowana. Co drugi pracownik tak naprawdę nie czerpie e, satysfakcji ze swojej pracy. A biorąc pod uwagę, że prac Praca to ogromna część naszego życia. Tak? Często z ludźmi z pracy spędzamy więcej czasu niż z własną rodziną czy przyjaciółmi. No to po prostu te relacje w pracy i samopoczucie w pracy, satysfakcja z tego, co robimy, w dużej mierze stanowi o jakości naszego życia. Zgadza się, ale takie poczucie bezpieczeństwa i stabilności chyba jednak ludzie stawiają ponad pewną zmianą i ryzykiem. Dokładnie, ale często opłaca się zaryzykować i coś zmienić. Znaczy, generalnie, też mamy taki insight z naszych badań, że duża część ludzi, mimo że nie podejmuje żadnych działań, to myśli o tej zmianie. Tak? Aż trzy czwarte pracowników bardzo często myśli o zmianie pracy. To pokazuje, że gdzieś to pragnienie kiełkuje, tak? że coś w ich życiu zawodowym nie działa tak jak powinno i gdzieś mają tą potrzebę zmian. No problem polega na tym, że, że trochę się tych zmian boimy. Trochę boimy się podejmować ryzyko. Czasem wygodniej nam jest. Tkwić w tym, co może nie jest do końca satysfakcjonujące, ale jest już znane, jest już, jest już bezpieczne. Ale okazuje się, że czasem warto zaryzykować i warto podjąć tą zmianę. Mamy taki cykl z psychologami, którzy tłumaczą, jak, jakie są motywy te, tego strachu, i że czasem tak naprawdę paradoksalnie większym ryzykiem jest tkwienie w tym, co nam nie do końca odpowiada, nie służy naszemu zdrowiu czy samopoczuciu, niż zaryzykowanie i spróbowanie czegoś innego. I no, ja znam osobiście wiele przykładów um, osób, które zaryzykowały i, e, i dotarły do tego punktu w swoim życiu zawodowym, gdzie, gdzie się spełniają, gdzie są szczęśliwsze, gdzie są bardziej usatysfakcjonowane. Zmiana na lepsze, jednym słowem. Dokładnie. Teraz wystartowaliśmy z kampanią misy Zmiana, m, która zachęca na celu motywowanie pracowników i dodawanie im odwagi i wiary w siebie, po to, żeby żeby po prostu mieli odwagę walczyć o to lepsze, fajniejsze życie zawodowe. Tak sobie myślę, często ludzie, jak są dziećmi, mają jakieś wyobrażenie siebie w przyszłości, chcą być astronautem, nie wiem, policjantem, strażakiem i później gdzieś się to rozmywa. Ludzie kończą w pracach, z których nie są zadowoleni. Też zresztą wasze badania pokazują, że tak jest. Tak, dokładnie. W ubiegłym roku robiliśmy ciekawe badanie o tym, czego ludzie żałują w kontekście życia zawodowego, no i okazuje się, że oczywiście większość ludzi w ogóle Marzyła o, o czym innym, a gdzieś te ścieżki zawodowe się potoczyły zupełnie inaczej. Jednak jest ten żal, który tkwi w tym, że nie do końca robimy to, co byśmy chcieli. E, więc zachęcamy do tego, żeby. No taki zrobić sobie czysty rachunek sumienia i samemu przed sobą sobie powiedzieć, czy rzeczywiście jestem szczęśliwy, czy jakby spełniam się w tym, co robię, i zadać sobie proste pytanie, co by mi dawało tę radość, tak? Bo być może to jest łatwiejsze niż nam się wydaje, żeby coś zmienić i, ym, i po prostu mieć lepszą, fajniejszą pracę. Ewelina, ogląda nas teraz osoba, która nie chce być w tej pracy, w której jest. Proszę bardzo, kamera jest dla ciebie. Przede wszystkim nie bój się zmiany. Pomyśl o tym, o czym naprawdę marzysz i co naprawdę sprawiałoby ci satysfakcję. E, zastanów się, jakie działania mogą cię do tego poprowadzić, bo czasami jest to dużo łatwiejsze niż myślimy. E, no i cóż, pamiętaj, że na zmianę nigdy nie jest za późno. To prawda. Dziękuję Ci, Ewelina. Jak słyszeliście, razem z naszym sponsorem firmą RocketJobs.pl rozpoczęliśmy akcję Misja Zmiana. E, Misja Zmiana oznacza, że nie warto bać się zmian w życiu, zmian w pracy. Ja muszę powiedzieć, że zmieniałem pracę w życiu kilkukrotnie i zawsze była jakaś obawa i zawsze wychodziłem na tym dobrze. Ja również. Hmm? Tak, zwykle tak miałem. A czy Piotrek, który jest naszym gościem, e, Astrofaza, witamy cię bardzo serdecznie. Zmieniałeś pracę kiedyś? O, bo to raz. Parę razy się w życiu zdarzyło i w sumie to tak działa, nie? Jakby że na lepsze. Boisz się zmiany, no bo to zawsze jest taka niepewność. Nie wiadomo, czym to się skończy, nie wiadomo, co będzie później, ale ostatecznie to zawsze był jakiś krok do przodu, nie? Albo takie stanie w rozkroku i nie wiesz w którą stronę pójść. No póki co wszystkie moje decyzje no, doprowadziły mnie tu, gdzie jestem, więc chyba in plus, że tak powiem. Nie przypominam sobie takiego scenariusza, gdzie to było z jakimś minusem dla mnie. No ja 11 lat temu, jak znaczy no może nie 11 lat temu, ale tak właściwie 10 lat temu dokładnie, jak już robiłem YouTube'a, to robiłem też inne rzeczy i musiałem sobie w pewnym momencie, właśnie w kwietniu czy w maju odpowiedzieć na jedno bardzo ważne <laughs> pytanie, czy... Chcę zarabiać pieniądze, czy robić YouTube'a? <laughs> I stwierdziłem, dobra, mam oszczędności na dwa miesiące, to robię tego YouTube'a. No i tak skoczyłem sobie na główkę. No. Kurde, to jakby jeden scenariusz dla wszystkich. Widzę, bo u mnie też tak to wyglądało. Z Gdańska się przeprowadzałem i to był taki wybór ryzyk-fizyk, że tak nomen omen powiem. Fizyk, nie? wiadomo. E i udało się, no faktycznie udało się. To też nie udało się, tylko trzeba było pracować, tak naprawdę. Nie oszukujmy się. Jak pamiętam, kiedyś mój kuzyn przyszedł ze swoim synem do studia do nas, do mm. astrofazy. No bo wiadomo, teraz dzieci chcą być youtuberami. Wiadomo. No i wiesz, przyszedł do studia, popatrzył, jak to wszystko wygląda, ile tam jest zapierdzielu, że tak powiem. Już nie chciał? Tak, wychodząc mówił, że to no, jednak jakaś inna ścieżka zawodowa może. Nie, tak jednak freakfajty. <laughs> jednak freakfajty, dokładnie. Słuchaj, ale trochę jakby zajawiłeś książkę poniekąd słowami, że trochę obawiamy się, co będzie dalej, że niepewna przyszłość. No bo przyszedłeś tutaj do nas, żeby porozmawiać o... O książce, a to też między innymi pewnie, nie? Między innymi. Między innymi. zapraszaliśmy z innego zupełnie powodu. nie, tak, nie, nie a jak, 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 już, no. jak już przyniosłem książkę wiesz, i wepchnąłem się na Bezczela, no to tak. mogę pokazać. Tak, faktycznie, o tym jest książka moja Jak skończy taka. się ludzkość. Jak skończy Uwaga. się ludzkość. A jak się skończy? Mo mo możesz to streścić po prostu, żebyśmy nie a, żebyśmy czytali, czytali, bo to gruba książka. To no, powiedz po prostu. Bez, jak albo to. zaczniemy ją czytać teraz po prostu. Słuchaj, <laughs> wiesz, czy to są to? te trzy scenariusze, które były Wybierz na w Wybierz sobie scenariusz. Nie, tu jest ich kilka przynajmniej. Widziałeś ten odcinek inne Natrzel? Kurzgesagt. O czym? O właśnie końcu wszechświata, że albo to będzie A tak. zamrożenie, tak. albo będzie roz, r, r, rozdarcie. rozdarcie, albo będzie crunch, nie? czyli tak. zmierzenie. Też tu są te scenariusze. Wiesz, jakby dozuje, że tak powiem, tragizm i dramaturgię, bo zaczynam od czegoś, co zagraża bezpośrednio nam tutaj, ludziom na ziemi. Ale faktycznie te scenariusze końca całego wszechświata też tak. się tutaj znajdują. Co ciekawe, w ostatnich rozdziałach takich merytorycznych bo jakby książka się z dwóch książek składa de facto. Nie? Mm. W ostatnich rozdziałach merytorycznych y, opisuje też mniej więcej to, jak sobie można z tym poradzić. Okazuje się, że są teorie fizyczne, oczywiście wiadomo, to wszystko na papierze ładnie wygląda. Które mówią, że moglibyśmy poradzić sobie nawet i z końcem wszechświata, więc jest to jakoś tam pocieszające mimo wszystko, jakby nie patrzeć. A druga Ale część myślę, książki. A no właśnie, musielibyśmy... koniec świata to nie jest taka jakaś bliska data, nie, to jest nie. bardzo daleka, to jest data, jakieś... za rzeczy... tysiąc lat, a, Za tysiąc lat dopiero. Jakieś Wszystko co będzie. Za 300 lat mi już nie interesuje w ogóle. Otóż to no właśnie. No to właśnie. A bo, to masz w planie. Moje dzieci, przystał? moje powiedzmy. A prawnuki, to jeszcze zahacza. Ja sobie zachata powiedzmy 150 będzie żyło. <laughs> szczęście moich prawnuków które poznam być może jak będę miał szczęście to też mnie interesuje więc jak kilka pokoleń tak a dalej też no to nie to ta cię no nie dobra interesuje. ale jak pominąć. a nagle przeskoczysz to ile mogę wspominać teraz ci pokażę dokąd czytaj e... no tu już nie musisz nie Czyli Wiesz, tylko się do 200 tam jak te merytoryczne możesz bo ja czeka. chciałem taką ciekawostkę powiedzieć że w sumie z pioskiem poznaliśmy się na Mazurach. Ludzie tyle nie żyją, Tak, to było, było dawno temu. Raz. I Piotr mi pokazywał w krzakach. E, zawsze wtedy jest w krzakach, nie? Jowisza. <laughs> tak, Naprawdę dokładnie. pokazywał mi jowisza. I widziałem pierwszy raz gdzieś kiedyś jowisza. W krzakach się no, W jowisza? Krzaka, bo miał tam teleskop. Wziął teleskop miał na, na krzakach? No tak, bo tam były krzaki takie. No i tam Przezuję. był ten teleskop. Tam wszędzie były krzaki, to Mazury taki, są. Taką lufą, długą teleskop. I w tych mhm. krzakach pokazywał mi jowisza. Oglądaliśmy tego jowisza. No, on wyglądał, jak się patrzyło, przez to jak. E, jakbyś miał kawałek chipsa bekonowego no taki jak pepis z bekon trochę nie taki pofalowany tutaj no nie widać tego tak super najlepiej ale mimo wszystko jednak patrzysz i myślisz fakt, to jest Jowisz, nie? I naprawdę widać te prążki tutaj na tym Jowiszu. Jakieś paski bekonu, które oddalone są o kilkaset milionów kilometrów od Ziemi, nie? To jest tak. faktycznie. Moja ciocia oglądała Jowisza też pierwsze w życiu przez ten sam teleskop, nie? Więc okay. jakby... A ile jest do Jowisza? to. Bo do, do Słońca jest 150, nie? Milionów. Tak, milionów. Wiesz to Kilkaset milionów, nie pamiętam w tym momencie. 540 parędziesiąt, milionów 600 coś takiego chyba. Też zależy, gdzie tam na tej swojej orbicie jest, nie? Ale A jaki jest ten ale... znak zodiaku? Jaki jest znak zodiaku? Chyba Dzisiaj astrologami. Jesteście, Czekaj, te, no, tak, sprawdzę, że książka tak się tak dobrze dzisiaj? sprzeda. To no właśnie <laughs> tak, o, Właśnie tak, tak, pod nie? tym kątem. W ogóle mnie to właśnie rozmawiałem o tym, rozmawialiśmy o tym, że przecież każdy, kto się urodził pod tym danym układem, mhm. to ma dokładnie to samo w życiu. Nie? No bo przecież to, to, to się nie przemieszcza w czasie i przestrzeni. Nie? Co więcej, kiedyś, pamiętam, czytałem horoskop jakiś tam w gazecie i było, że wodnik. Pójdzie na basen i na basenie pozna jakąś tam partnerkę życiową. Nie? I teraz zobacz, ile tych wodników mamy. No ile tak. osób na basen musi w tym samym momencie pójść. Nie? No sporo ile osób może być w tym momencie na basenie. Sześć. Ale na przykład jak ktoś mieszka nie, w, w Nigerii, mhm. to ma taki sam znak Zodiaku, i jak tak. przyjdzie do Polski, go też to obowiązuje. Tak. a w Nigerii nie ma basenu na przykład. Pytanie, no czy ten to, basen jest tylko lokalny. Dlatego, lokalnie, dlatego przyjechał do Polski. Bo tu basen jest. <laughs> Okay, znaczy, wszystko okay, się okay, zgadza. Jak będą zmieniło? Nie mogę sprawdzać. Ja tak tak mam taką, taką, taką teorię, wiesz, hipotezę właściwie bardziej, że tak naprawdę żyjemy faktycznie w tej symulacji. I to jest jak z RPG-ami, nie? Zobacz, no. tam też zawsze wybierajesz, żeby to jakoś, jakoś tę postać sobie zbudować, to wybieraj znak zodiaku i to dawało ci jakieś perki. nie? No tak, To jest dokładnie, dokładnie to samo. To jest dokładnie to samo. Więc to jest taki kamyczek do tego, że my faktycznie w symulacji. Ale jakie w są taki jest. No był w jest er... zmiana. Książka, którą ostatnio napisałeś, w ogóle się nie sprzeda. Będzie to totalna klapa finansowa. Dobra. A to jest dla koziorostwa czy twój? <grym> dla Koziorosta. <grym> ale on wcale jej ostatnio nie napisał. Przyszedłem tutaj, więc pewnie tak będzie. Teraz wszystkie się utną po prostu. Słuchaj, Sprzedaż. miłość. Jeśli tylko posłuchasz głosu serca, szczęście cię nie opuści. Ukochana osoba jest skłonna bardzo wiele dla ciebie poświęcić. Praca. Bez trudu przekonasz do swoich pomysłów największych niedowiarków. Ten, kto pójdzie za tobą, nie pożałuje swojej decyzji. Pieniądze, będziesz działać na granicy ryzyka, ale za to skutecznie. Osiągniesz zyski nawet tam, gdzie inni widzą jedynie straty. To całe moje życie, no, tak to wygląda właśnie. Słuchaj, jak spopularyzować naukę wśród dzieciaków? Hmm, kiedyś znaczy, nie, nie pokazywać im, że jesteś YouTuberem przede wszystkim, to i na że pewno. jest to prawda nie zapraszać do, do, studia. do studia w każdym razie wiesz co kiedyś powiedział, że żeby wzorów nie pokazywać, nie? i hmm. coś w tym jest faktycznie, że znaczy ja czytałem tą te teorię krótką teorię czasu tak się nazywała ta książka krótka historia, krótka historia no. czasu e to czasami, jak zaczynały się wzory rzeczywiście, to musiałem tak czytać po 10 razy, nie daną mhm. stronę i to jest takie. Ale wieże, chciałeś nie? Męczy, zobacz. Nie chciałem edukować troszeczkę. Wiesz, ja ci powiem, ja mam prościej nie? niż na przykład ktoś, kto chemię chce gdzieś tam popularyzować, bo astronomia, kosmos to jest coś takiego romantycznego, nie? wiesz, mhm. wychodzisz wieczorem, widzisz te gwiazdy, próg wejścia jest bardzo niski. Wiesz, nie musisz mieć teleskopu, możesz własnymi oczami już prowadzić badania, nazwijmy to. Nie? Już cię to może zaintrygować. Dlaczego ten księżyc tak wygląda a nie. Inaczej czasami. I wiesz, ja to widzę, jak ludzie piszą do mnie czasami, no to widać ten romantyzm tej dziedziny nauki. Z chemią nie jest tak prosto, aczkolwiek, no też eksperymenty i tak dalej. To jest problem też naszej oświaty. No niestety nie, nie mamy pieniędzy na to, żeby wyposażyć te stale chemiczne i robić metamfetaminę, jak to robią w Stanach Zjednoczonych. No właśnie stronych, o to nie? chodzi, a to by naprawdę. Pchnęło dzieciaki do, 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 do Nie, do nie ale prawda, prawda nie, no, jest taka, nie wiem o co w tym chodzi, bo my mieliśmy świetnie wyposażoną salę zawsze. Wszystko było i jedyny eksperyment to, to był eksperyment, gdzie alkohol wlewali do jajka, żeby pokazać jak się białko ścina, no, jakby. A myślałem, że homunkulus <laughs> Trochę tak, <oksel> tylko. <laughs> trochę tak to wyglądało ostatecznie, ale wiesz, chodzi o to, że to był jakiś program antyalkoholowy chyba i dlatego po prostu to zrobili. A tak to mogliśmy sobie przez papierek polizać, że tak powiem tego cukierka w no, szkole chyba o papierek powoli. nie ma nauki jako taki Na którym przedmiocie no. jest najwięcej o kosmosie? Na geografii. Na geografii. Na geografii masz tam taki, no, taką... To... I dwie i strony. A fizyka, fizyka też no, pewnie, no, nie? A ale na geografii, na geografii masz pewnie. więcej o tym, co jest stolice o i Jaki jest siódmy dopływ Wisły, nie? Tak. Pod względem wielkości. Znałeś wszystkie prawobrzeżne i lewobrzeżne? Musi, musiałem się kiedyś nauczyć, pamiętam e, w podstawówce, bo w liceum już tego się nie uczyłem, bo już olałem i miałem dwójkę. <laughs> <Już> <laughs> Dobra, znałeś wartość swoją. Ale ta mapa, taka biała mapa tylko z niebieskimi rzekami, nie? to czasami się w koszmarach pojawia. Ale to ja się zgadzam z tą w wiesz. To jest problem wszystkich przedmiotów tak naprawdę, że my uczymy jakichś bzdur totalnych, Na fizyce, to, ko Kosmosem akurat da się zainteresować to ludzi. To się tak. powinno zaczynać. Fizyka się powinna zaczynać właśnie To może być Żeby pokazać... No wystarczy puścić, nie wiem, kosmos Space Time Odyssey komuś młodemu i raz, że masz kreskówkowe tam wstawki, które idealnie pasują. Dwa, masz nie lada Tysona, który jest memiczny. Mhm. No i trzy, masz bardzo fajnie podaną wizję. I uważam, że to jest jeden z najlepszych. Zresztą producentem jest Stad MacFarlane, który robił Family Guy -a. Dokładnie. E, i, e, I to jest jedna z fajniejszych rzeczy, żeby zainteresować kogoś. Mnie to na przykład totalnie, absolutnie chwyciło. E, bo ja oglądałem sporo wcześniej jakiś wiesz, National Geographic, i tak dalej. Tylko wszystkie te rzeczy nie były podane w tak interesujący sposób. Wszystkie miał, miałeś wrażenie, że są właściwie na jedno kopyto zrobione. Mm. Nie? No to prawda. Zresztą no widzisz, jakby. Nie można uciec od nauki w nauce, jakby to nie może być tylko popularyzacja. Tak. Wiadomo, w szkole musisz się gdzieś tam podstaw nauczyć, bo jeżeli wybierzesz sobie później ścieżkę kariery taką jak fizyk, no to fizyk musi umieć liczyć, musi znać te wszystkie rzeczy. Ale wydaje mi się, że to, co jest na początku, żeby w ogóle mógł. Zrozumieć siebie, nie? żeby zobaczyć, czy ciebie to interesuje, no to trzeba to jakoś kurczę podać fajnie, nie? I to jest ja mam wielką pretensję do systemu edukacji, że to wygląda w ten sposób. No, u nas na fizyce jedynym liczenie, eksperymentem, jaki mieliśmy, to było, że o, była właśnie taka butelka i babka z fizyki, która miała wtedy to był 90, nie wiem, rok i ona już miała wtedy 70 parę lat, brała takiego ludzika i mówiła, no i teraz zanurzamy hipka. Bo mówiła na niego hipek. Nie? Nie, zawsze temu... mówiły hipki na ten tak, ludkipek <noise> Bo co, od chłopek? Może, to, może chodziło o chłopka. No i zanurzała go tutaj. Chodziło o wyparcie, nie? żeby mm -hmm. pokazać się, jak, jak ta woda ta, idzie wyporność. do góry. No ale to był jedyny eksperyment, zobacz, fizyczny, który mieliśmy. Mówisz, ale się udał. Udał się. A hipek i żył? Zapamiętałem go do dzisiaj? Zapamiętałem. Dokładnie. Ale zobacz, to zapamiętałeś. A potrafisz te wzory wszystkie otworzyć? F dzisiaj? równa się no tak właśnie. Na coś tam, coś tam. No i słuchaj, i to no właśnie o to chodzi. Że tak jak powiedziałeś, yy, może to jest problem chemii, na przykład, że to odczynniki kosztują, trzeba je wymieniać, bo one mają też tą przydatność do spożycia, nazwijmy to. Ale eksperymenty fizyczne, eksperyment, wiesz, nie wiem, e, z obrotem koła i, 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 i pokazaniem tego wszystkiego tych sił, jak to działa, żaden problem. To są rzeczy, które leżą na półkach, wystarczy to wziąć i pokazać. No ale nie wiem, tak wygląda kurikulum, tak wygląda program. Nie mam pojęcia, co tutaj nie działa, że się tego e, nie robi. Może nauczyć się nie chce. Jak sobie pomyślę, bo ja też studiowałem na profilu nauczycielskim język angielski. Jak sobie przypomnę, kto z moich współstudentów został ostatecznie nauczycielem i jakie miał podejście do tej nauki, to się zupełnie nie dziwię wtedy, że to wygląda jak wygląda. Wiesz, to... To jest taki system, który sam siebie wspiera, mam wrażenie, nie? Wspiera taką przeciętność, wspiera miernotę w tym wszystkim, takie lecenie od sztampy i no, nie, nie ma tam miejsca za bardzo A dla ludzi z pasją. W którym momencie tematyka kosmosu ciebie akurat porwała? Wiesz, co mnie porwała, mnie zawsze porywała. Ja dostałem taką książkę śmieszną. Zawsze, zawsze jestem, bo już, już mówię, numer, gdzie to było. E, punkt numer jeden był w przedszkolu. Dostałem książkę od mamy, taką atlas geograficzny dla dzieci, taki żółty, pewnie większość ludzi go miała w tamtym czasie. I tam były cztery strony, raptem, na temat kosmosu. I wiesz, te reszta mnie jakoś tak mało interesowała tam atmosfera wiadomo, Ziemia, kontynenty, kraje i tak dalej. Koledzy sobie flagi wycinali, kapsle robili z tego a ja cały czas te cztery strony przeglądałem, więc to jakoś musiało rezonować. Nie wiem, czy tak mózg mam zbudowany, czy po prostu jakoś ten temat trafił e, na podatny grunt, po prostu. Ale co jeszcze? Star Trek. Oglądałem Star Treka, jak byłem y -hmm. dzieciakiem, bo mój braciak e, oglądał Star Treka i, i siłą rzeczy razem z nim to oglądałem, więc... A z profesorem X, nie? Z profesorem X, Dura. oczywiście. No, jak Poleciał później w kosmos, tak. więc e, wiemy, że Logan kłamał generalnie. Tak. E, słuchaj, e, więc taka ekspozycja, mi się wydaje, że to jest mega ważne, nie? Y -hmm. Nie wiem, jak to jest na przykład w sporcie, e, czy dzieci piłkarze też są jakoś bardziej aktywne sportowo przez to, że w takim środowisku dorastają? Myślę, pewnie że tak a, trochę muszą. Tak. Więc myślę, że to się kilka rzeczy złożyło, nie? Ale od przedszkola mnie to interesowało i to zawsze gdzieś tak było, wiesz, na zasadzie jedni dinozaury, drudzy kosmos, u mnie to dłużej trwało, zawsze czytałem sobie właśnie jakieś tam krótkie historie czasu, i inne tego typu rzeczy. A zaczęło się na poważnie w Gdańsku 9 lat temu. Ja cały czas coś tam w internecie robiłem, a to jakieś blogi fotograficzne, te jakieś cudawianki. I tak połączyło się to fajnie, nie? No, A chciałeś zostać astronautą kiedyś, nie? Każdy kto nie chciał. Chociaż chciał ja też nie śmieciarzem zostać, wiesz, śmieciarka mnie bardzo interesowała, jakby To jak czy to widzisz? Tak? Ten, totalnie że... to było jego marzenie. Serio. On mówił zawsze, że zawsze chciał być śmieciarzem, bo mu imponowali ci goście, jak oni tak się trzymają tego no, i. No ja... to... słuchaj, to jest kwestia naprawdę. Ja tak jest bohaterowie, kiedyś. nie? No, Na śmieciarce jechać? Zazdroszczę ci. Ja miałem nawet Lego, takie śmieciarka to było. O, jezu, pewnie. No. Także wiesz, różne jakieś ścieżki zawodowe mnie tam interesowały. Astronautom też chciałem być, ale to bardziej gdzieś powiedział podstawówka w Ciągle mam nadzieję, znaczy, myślę, że to się wydarzy, że polski o. astronauta Sławosz Szuznański będzie o. naszym gościem. E, rozmawiałem z nim na Whatsappie, na kamerce. Przesympatyczny człowiek wygląda o. jak brat bliźniak e, e, Matiego Kasza. Reprezentacji w okay. Nie wiem, czy się. Ja znam. No, pewnie. Eee, Ale... Uśmiechnięty, fajny, wesoły. Teraz czekamy, aż Europejska Agencja Kosmiczna wyda zgodę na ten wywiad, bo tylko tego nam brakuje mm -hmm. i wtedy myślę, że będzie wspaniała rozmowa. Nie no, wiem, miałeś się... okazję? Tak, tak, tak znamy się. Super się z nim rozmawia, jest mega właśnie sympatycznym gościem i też ma dużo do powiedzenia. Wbrew mm -hmm. pozorom to nie jest i potrafi o tym mówić, to nie jest jakby tutaj wśród naukowców. A dlaczego wbrew wbrew pozorom, nie, Będzie bo mówię, że to, o naukowcach się generalnie często yy, no jest taki jakiś problem wśród naukowców, znaczy problem, to znaczy że nie potrafią, nie potrafią się dobrze o tym wiedzy. mówić, no o to yy. chodzi mi, a on potrafi o tym super mówić, nie, wciągnąć w tę rozmowę jakby odpowiednio uprościć, ale nie za bardzo, nie, czyli to, co w popularyzacji jest naj, najważniejsze. Jak rozmawialiśmy swego czasu, no to właśnie widziałem to, więc to jest mega rzecz i im więcej naukowcy by miało takie kompetencje, to myślę też, że więcej ludzi by się interesowało to. No tak, właśnie tu hmm. mówimy o tym spopularyzowaniu nauki. Właśnie ja, ja to widzę poprzez takie programy jak Twój, jak Tomka, Rożka, jak Uwaga na Naukowy Bełkot, jak Dragon, jak Kasper Pitala. To są właśnie... Programy, które są popularne dosyć mocno na YouTube, wbrew pozorom, bo kiedyś tak nie było. Teraz są coraz popularniejsze. Ja się bardzo z tego cieszę, bo to są naprawdę fajne treści, które no mam nadzieję, że zainteresują też y, y, dzieciaki w, w, właśnie do tego, żeby y, zainteresowały się tą nauką. I a propos tego, i a propos osiągnięć polskich naukowców, bo widzę, że coś przyniosłeś ze sobą. Mm, tak, ale to właściwie tak jako ciekawostkę, nie? Y, popularyzacji, czy tego, nie wiedziałem, wiedziałem, w którą stronę rozmowa pójdzie, tak. ale wziąłem ze sobą. To jest w ogóle bardzo fajna rzecz. Dostałem to od jednego z widzów. I moi drodzy, dzisiaj na półce można mieć, bo Cern sprzedaje takie cegiełki, hmm. tak naprawdę na wsparcie ich działalności, na szukanie tych wszystkich cząstek i różnych innych rzeczy. O, tutaj pokażę. Więc to jest taśma magnetyczna. Mhm. która jest odpadem, trochę można powiedzieć, bo oni przeszli na dużo gęstsze taśmy magnetyczne, więcej można zapisać w tym samym pudełku, że tak powiem, danych. Tutaj było 8,5 no GB. Do... Jak dosłownie na rynku, jakbyś tak. go wziął gdzieś tam. Ja myślałem, obok... że to jest jakieś... proszę coś, proszę. co ma 30 lat. Albo Cardials do A... drukarki, albo Cardials <grych> gra jakaś na Nintendo, na Super Dokładnie, Nintendo. Dokładnie, jakaś A... dziwna konsola, której nikt tak. nie, nie A Tymczasem to jest zaawansowana technologia. To wiesz, co zaawansowana technologia, jak zaawansowana technologia? A raczej to, Terabajty, tam jest, no to. Nie? No, terabajtów 8,5. To jest taśma. Taśma magnetyczna potrafi dużo no. danych trzymać, dlatego się trzyma tak naprawdę. Te archiwa są na taśmach magnetycznych, to nie jest nic nadzwyczajnego. Jak w tych filmach starych widzimy też pule które się tam obracały, no to tutaj co tu jest to nagrane? To wiesz, co tu są nagrane? Burm jakieś wiecie. zderzenia, <laughs> że je, tak powiem, pak. zderzenia jakichś protonów, nie? Więc też no na to, mówię. <laughs> natomiast zderzenia protonów i jakieś cząstki, wiesz. Zderzasz z olbrzymią prędkością ze sobą, mm. le, w miarę cząstki, jakimi są protony. One niosą ze sobą olbrzymią energię. Lecą praktycznie z prędkością światła. Tam A to jest tego z tego wielkiego zderzacza Hadronów? Tak, dokładnie. Z LHC. Okay. I nie wiadomo, co tu jest, bo oni jakby specjalnie nie sprawdzali tego, tylko nakleili. Może na przykład właśnie jakaś cząstka Higgsa, która gdzieś tam za masę pośrednio odpowiada. Może jakieś inne tutaj zjawiska. Cząstki się zderzają, rozpadają na inne cząstki. Takie olbrzymie detektory sprawdzają, co tam w tej materii się znajduje. Z czego tak naprawdę ta gazeta jest tutaj zrobiona, z czego jest materia stworzona. I tam chyba budują jeszcze większy teraz, nie? Ten... plan planach ser... jest. W planach terenie. jest, ale wiesz, no zobaczymy. Tam finansowanie olbrzymie będzie musiało być, bo to będą dziesiątki miliardów euro. Mogą robią, zdani tak, dostać, bo oni tam teraz... Wszystko rozdają. wszystko rozdają. De wszystko? Może im <laughs> wszystko. Mogą zrobić z wielkich kadronów z Lego też. Okej, okay, spokojnie. Jest to jakieś tam rozwiązanie, ale faktycznie ma być trzy razy dłuższy i teraz to są takie jakby, no powiedzmy tam przedziały energetyczne, nie? Chyba około 13-14 tera elektronowoltów. miesza. większość, co to jest. Powiedzmy, że jest ich 14 w tym momencie w LHC, czyli to jest ta energia, z jaką zderzają się te, jaką niosą te cząstki, które się zderzają. No to jak się uda wybudować ten, o którym tutaj mówisz, to to będzie tych tera elektronowoltów 100, czyli no przeskok jest dosyć duży. Ale czy to się uda i kiedy to się uda. No, są jakieś plany, żeby w tam w późnych latach 30 gdzieś tam e, już rozpoczął pracę. Natomiast zobaczymy. No. James Webb też miał polecieć na czas. Taki teleskop kosmiczny bardzo tak. zaawansowany. Oprócz A Howard było... Webb miał na nie odgwizdać karnych i tak dalej. Zawsze, no, no, zawsze. Nie, zawsze, zawsze, nie zawsze wierzę, że wierzę, że to powiedziałeś. James Webb i Howard Webb ty jesteś nie, nie wierzę, że to Maciej Szuka po prostu powiąza, że ta tablica, musicie mu tu wystawić taką, gdzie sobie zaznaczał kropki i mu wyjdzie jakiś dziwny Słuchaj, bo Dzisiaj jest Dzień Nauki Polskiej, tak. e, więc też to, to jest powód, dla którego też Cię zaprosiliśmy tutaj i yy, chcieliśmy porozmawiać o naszych polskich wynalazkach, o tym, czy, co, co w tej chwili się dzieje. Bo wiadomo, że Polacy wymyślili Melex, Polacy wymyślili Łazika, yy, wymyślili wycieraczki mm -hmm. i kamizelkę kuloodporną. I to są takie chyba cztery, no wi wiadomo, że... Yy... Pominąłeś Łukasiewicza, pominąłeś Tak, 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 ja, jeszcze lampę, lampę naftową, tak, tak. No wiadomo, że yy, Skłodowska, że Kopernik, chociaż niektórzy twierdzą, że Kopernik był z zupełnie innego kraju, a Skłodowską sobie właściwie usuwają. Były tak cztery randomowe w ogóle wynalazki, które podałeś, że nie wiem się do głowy. To nie miało żadnego sensu. Tak, nie, chodzi, chodzi o to, że to są znane rzeczy. Mm -hmm. A czym się teraz polscy naukowcy zajmują? Czy są Mamy jakieś osiągnięcia, rzeczy, o których warto wspomnieć? No, słuchaj, w każdej dziedzinie, tylko musimy zrozumieć pewną rzecz. Jakby często, jak mówimy o jakichś osiągnięciach naukowców z dzisiaj, to w komentarzach widzimy, łe, prawda, albo tam w Ameryce to coś tam wymyślili. Co pół roku mówią, że to wymyślają, to a ładnie, potem albo nic z tego nie prostu, ma. Nie? Natomiast musimy pamiętać o jednym. Łukasiewicz, Skłodowska-Curie, eh, Maxwell, który gdzieś tam nam, można powiedzieć, prąd zorganizował, którym dzisiaj się posługujemy. E, farada i jacyś fizycy tacy wielcy. To były czasy, kiedy ta wiedza nie była jeszcze tak drobiazgowa jak dzisiaj. Nie mieli internetu to inna sprawa, ale wiesz, nie było tej wiedzy aż tak dużo. Ten wolumen był po prostu mm -hmm. dużo mniejszy. Mogłeś być nie wiem, 150 lat temu dość biegły z fizyki. Dzisiaj to jest niemożliwe. Dzisiaj e, widzisz na przykład, to Rorzek jest specjalistą w, się w, w dziedzinie fizyki cząstek, czyli to, o czym tutaj mówiliśmy, o CERN, o zderzaniu tych cząstek. On z tego robił doktorat, z mm -hmm. tego, co e, pamiętam. Więc jakby, gdyby się zajmował głównie nauką, nie? E, nie to pewnie w, w tej dziedzinie by gdzieś tam jakieś osiągnięcia miał i tak dalej. Ale nie kumałby wiesz nowych teorii grawitacji gdzieś pobieżnie na zasadzie takiej popularno naukowej może jakby się zainteresował no to wiesz siłą rzeczy ma ten aparat w głowie naukowy więc byłby w stanie lepiej to zrozumieć ale ta wiedza jest już tak szczegółowa że jak chcesz mieć jakieś osiągnięcia, no to już niestety skupiasz się na tym jednym elemencie. No i teraz wiesz, z czasów, gdzie wymyśliłeś lampę naftową, z czasów, gdzie odkryłeś promieniowanie i jak go używać, się do czasów, gdzie na przykład tworzysz jakiś superspektrometr, czyli urządzenie, które jest ci w stanie sprawdzić, z czego składa się atmosfera jakiejś egzoplanety, która jest, wiesz, lata świetlne stąd. I my na takich, w takich dziedzinach mamy tak naprawdę w tym momencie dość duże sukcesy. Właśnie spektrografia, to jest w ogóle super. Mamy instytuty naukowe, które się tym zajmują, Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. To jest też właśnie instytut, w ramach którego to się dzieje. Firma Astronika, która trochę jakby wyrosła z tego centrum, też się takimi rzeczami zajmuje. Penetratory różnego rodzaju, tutaj ci się spodoba na pewno. Mówi. Tak? Nie mów. W każdym razie nie podpuszczam. Dom, nie, on, tylko ci wiesz, incepcję robię. W każdym nie, razie... nie, trzeba, nie, <laughs> nie trzeba nawet wkładać. Nie? Słuchaj, to są urządzenia oczywiście do takie, do, nie wiem, wbicia się w powierzchnię Marsa, tak? Kręc mhm. się nazywał, nie? Jezu, co nie powiem, to, to uruchomić ci wyobraźnię. E, na Marsie ostatnio próbowałem... Do reformacji pewnie. Nie do teraformacji, do sprawdzenia, jak temperatury Aha, się tak. gdzieś tam pod powierzchnią e, rozkładają. E, czy penetrator e, Mupus, który się wbijał w powierzchnię asteroidy e, mhm. w ramach misji Rosetta. E, to są takie rzeczy. I wiecie, my mamy super naukowców, super programistów mamy. Mamy profesora Wojciecha... Oj, zapomniałem nazwiska Żukowski Żuk. E, ostatnio też widziałem wywiad z nim. E, siedzi w Stanach w Los Alamos w tym centrum, gdzie powstała bomba atomowa. E, i zajmuje się de facto trochę unifikacją e, sił, nie? w sensie mm -hmm. teoria, wielka teoria unifikacji i te, te sprawy, więc e, próbuje gdzieś tam pożenić pewne aspekty fizyki kwantowej z tą klasyczną. Nie? I ma na tym polu też już jakieś osiągnięcia. Mamy chociażby wspomnianego przez Ciebie e, profesora Dragana i profesora Eckerta, którzy gdzieś tam pracują nad e, jeszcze dopieszczeniem ogólnej teorii względności Einsteina. Więc wiesz, to są już takie bardzo szczegółowe rzeczy, nie? No. I ciężko jest już teraz mówić o takich odkryciach jak niesamowitych, o wycieraczkach, bo, bo też już mało miejsca jest. To na nie jest rzeczy. dobry moment w historii ludzkości, żeby zostać wynalazcą, chcesz powiedzieć? Jeśli chcesz być ogólnie Słatny, znany i tak. być na t-shirtach, to pewnie nie. Ale jeżeli chcesz znaczy, możesz zrobić być coś fajnego, popularyzatorem nauki, wtedy jesteś bardziej znany. A patrz, nie mam siebie na t-shirtach. Nie masz siebie. To jest, widzisz, błąd. A na okładce, jest, to a na okładce jestem. A jesteś jest. na okładce. No, to, słuchaj, masz okładkę, no nie musisz mieć t-shirtu. No dobra. A... No, skład Człówka, Czy powiedzieć. są jakieś rzeczy, których jeszcze nie wynaleziono? Nie, nie maczku ma ma. wszystko. <laughs> są ale, wynalezione. Nie, ale właśnie wiesz o co mi chodzi. Chodzi mi bardziej o to, że tak jak do niedawna, nie pamiętam w którym roku, zostały potwierdzone czarne dziury, mhm. ciemna energia i tak dalej. Tego typu rzeczy. To już wszystko jest zamknięte. Gdzie, już. Tylko chodzi o to, że to była teoria zawsze, mhm. że przez wcześniejsze lata, przez 100 lat oni mówili o tym, że coś takiego jest, ale nikt tego nie był w stanie udowodnić. Czy jest coś, co w tej chwili jest taką hipotezą, gdzie jesteśmy w przededniu odkrycia tego. Hmm, w przededniu odkrycia? Ciężko ty. Taki właśnie nasz gość. I się to odkryje. odkryje. Oczekaj, odkryje na, na to, e, słuchaj, wiesz, w przededniu odkrycie. odkrycia, wiesz, to dużo jest takich rzeczy. No chociażby ta wspomniana unifikacja. Nie, nie możesz takie... tego dzisiaj powiedzieć, bo jutro już musieliby to odkryć. Dokładnie, Dokładnie nie? Był no, kiedyś był taki... Przez taki... tygodniu odkrycia. Fanta... Nowa fantastyka, ale kiedyś fantastyka się nazywała. Takie czasopismo, gdzie były wow. różne tam fajne opowiadania itd. i tak dalej. Na przykład. I pamiętam takie opowiadanie, gdzie go mówił, że generalnie mają bardzo duży problem już pisarze science fiction, bo doszliśmy do czasów, gdzie ty piszesz jakąś super, wiesz, innowacyjną teorię, wymyślasz sobie coś, a się okazuje, że, nie wiem, gdzieś tam w Puerto Rico, dzień wcześniej zostało to już wymyślone i opracowane. Także zanim więc... wydasz książkę z, ze swoim wymyślonym czymś, to to już oni tak, to dokładnie. robią. Tak, dokładnie. Na szczęście jeszcze nie jesteśmy w tych czasach, ale Ale, wiesz, to, ale to też jest... Inspiracja była też pisarze science fiction i tak dalej. Widziałem dla prawdziwych naukowców mhm. często... So, so... Brali na przykład chociażby Star Treka. Tak. Y, zabierali patenty stamtąd i sprawdzali, czy rzeczywiście coś takiego mogłoby powstać. Nie? W ogóle patenty w Star Treku to były też patenty konsultowane z naukowcami. Hmm. I to jest bardzo fajne, że oni podeszli do tego technobełkotu, jak to się nazywa, czyli tej całej takiej nomenklatury, która w Star Treku występuje dość poważnie, bo faktycznie tam byli fizycy, którzy z nimi konsultowali to. Podobnie jak Interstellar, gdzie Kip Thorne był tym głównym tak, konsultantem. Zresztą ten jeden z robotów się Kip nazywa, ten, który tak, został rozwalony przez... Dokładnie. Nie powiem kogo. Bez, bez spoilerów. Natomiast mówisz o takich rzeczach, które gdzieś tam były niepotwierdzone. Czarne dziury już są potwierdzone. Mamy nawet już obrazy czarnych dziur gdzieś tam i tej naszej centralnej, która się znajduje w centrum naszej galaktyki i odległej w galaktyce M87. Ale, tak jak powiedziałeś, to nie było takie oczywiste jeszcze tych kilka Dekad temu i nawet e, Stephen Hawking z e, Kipem Tornem, właśnie mm. chyba, założyli się w pewnym momencie o. Prenumeratę roczną Penthouse'a. to było coś takiego dziwnego po prostu, więc też zapamiętasz pewnie tę historię. Trzymaj. <laughs> I słuchaj. Faktycznie założyli się o to, że Czarne dziury istnieją, bo tylko jest to jakiś matematyczny koncept taki. Stephen Hawking twierdził, że to jest koncept, a Kipton był za tym, że one istnieją. I faktycznie tam odkryli takie ślady w łabędziu w koncelacji takiej czarnej dziury. No i przegrał, więc musiał wykupić ten. Czyli ten Stephen radę. Hawking to przegrywał zakłady naukowe generalnie. Ja myślę, że on chciał przegrywać, nie? No. Właśnie to, ale to jest piękne, że zobacz, że w nauce to nie jest tak, że masz jakiegoś tam Newtona, który się nie może pomylić, czy, prawda, nie wiem, Einsteina, który się nie może pomylić, tylko zawsze jest to miejsce na to, żeby gdzieś tam jeszcze coś doprecyzować, no. coś, coś stworzyć. Przeczyma. słuchaj, a jeśli mieliśmy wrócić do książki, którą przyniosłeś, to jak twoim zdaniem skończy? Ludzkość, to znaczy, który rozdział jest najbardziej prawdopodobny. Wiesz co? Yy, asteroida jest dosyć realnym bo Z nie filmem, mamy, nie no. mamy, tak, no ostatnio nad Berlinem się rozpadła, w Czelabińsku parę lat temu tak, przecież pamiętam, też tam pamiętam. doszło do uszkodzeń. Ale to przecież, no dobra, a nie mamy jakiegoś Brusa Willisa, który no na pewno jest... No Bruce Willis, Bruce Willis już... Willis. Penator, no, penetrator, no. Penetratora w tą asteroidę I, i potem... Dobrze był. kombinujesz, bo powiem ci, że ostatnio była taka misja, nazywała się DART, nie? Mhm. To była misja, gdzie wysłano sondę, która była tak naprawdę taką strzałką, można powiedzieć, tak nazwa, rzutką taką. E, ona miała uderzyć w taki mały księżyc orbitujący wokół Mały głaz, trafiła wbrew pozorom, więc sportowo dobra. Natomiast chodziło o to, żeby sprawdzić, czy jak uderzymy z jakąś tam prędkością, czymś o będzie jakiejś tam to masie, wpływ. to będzie miało to wpływ. No i miało nawet większy niż się spodziewali ci inżynierowie od tej misji, więc super, bo to jest taki zalążek, bym powiedział, obrony planetarnej. My, jeżeli namierzymy asteroidę, która jest, nie wiem, miliony kilometrów od Ziemi w tym momencie, Wyślemy coś takiego odpowiednio wcześniej, odpowiednio bardziej masywne i szybkie. Mm -hmm. Jak to uderzy, to, no to jest w stanie jest zmienić inny. trajektorię. Niedużo. Ale ta trajektoria będzie się nadbudowywać, no bo tutaj zmieniliśmy o metr, ale na przestrzeni tych milionów kilometrów, no to odchylenie będzie już tak duże, że być może ominie Ziemię. Ale póki co nie mamy czegoś takiego i przykłady pokazują, że różnego rodzaju asteroidy mogą się pojawić, zwłaszcza jak na przykład od strony słońca nadlatują, no wtedy nie jesteśmy w stanie tego. No bo nie widać, bo na słońce. Nie można to, patrzeć na słońce, bo się potem sika w nocy. A zwłaszcza przez teleskop, nie? No. Tak, że wiesz. E, także wiesz. Ale można przez płytę CD. Można przez tak. I wtedy byśmy byli bezpieczni. Ja lepiej przez folię tak, odpowiem, tak naukowcy nie są tacy mądrzy, żeby popatrzeć przez no, płytę CD? Kurczę, dlatego my jesteśmy potrzebni, żeby też im czas no na że już masz to odkrycie. Już... Odkryliśmy płytę CD. <laughs> Odkryłeś, że ten. Może nie płytę CD, też, żeby nie. Wina. Nie, nie, nie. A nie, nie są... Próbujcie tak są specjalne folie. One są tanie, warto sobie kupić. Folia ND5 na nazywa. I możesz sobie patrzeć no, na ten W 99 w sierpniu patrzyliśmy, bo było zaśmienie mhm. wtedy. Tak chyba takie największe, które w naszym życiu. Przez płytę? Przez różne rzeczy. Tam było rozdawali wszyscy to. Ja byłem wtedy w Anglii, akurat okay. w Oxfordzie i stamtąd patrzyłem, a się okazało, że w Polsce Boxfordzie, tak samo akurat W akurat byłem, oj jest... <laughs> Oksfordzie. Profesor byłem... Maciej. Byłem na trzy tygodnie <laughs> na obozie językowym. Także asteroida jakaś, to jest to jest jedna rzecz. Konflikty różnego rodzaju, to też jest jakby zagrożenie, które jest realne i cały czas na stole. Ehm, aczkolwiek też rozprawiam się tutaj z pewnymi mitami, bo wiele osób twierdzi, że taki superwulkal jak Yellowstone mógłby nas gdzieś tam kompletnie zniszczyć. Okazuje się, że jak się pogrzebało, to faktycznie zmieniłoby się bardzo dużo w naszym życiu na Ziemi, tutaj, ale to nie jest, to jest coś, co by nas wymiotło zupełnie. A co by zakończyło. się zmieniło? Geopolitycznie by się wszystko zmieniło. Stany Zjednoczone praktycznie przestałyby istnieć w takiej formie, na pewno, w jakiej obecnie są. Głód w wielu miejscach na świecie, ale pewne rejony też by przetrwały, więc no tak, Polska... ale... Polska na pewno by przetrwała. to akurat 100%, bo widziałem Baba Łanga mówiła o Jak... <laughs> naszego gościa widzę, że. Wiesz, to powiem problemy. tak. Znaczy, no, mielibyśmy generalnie problemy byłyby wszędzie, bo mielibyśmy opady pyłu do atmosfery, przez długi czas to temperatury tak by mamy. gdzieś tam spadły przez i tak dalej. Byłeś byłoby, w Krakowie, by było... No to taki Kraków byłby razy 100 wszędzie, nie? W, w tym momencie. Więc e, można by było gryźć generalnie to. Każdy by oberwał. Ja nie wiem, Pols... nie, 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 nie rozpatrywałbym tego w kwestii takiej, czy Polska by przetrwała, bo pewnie żadne państwo by nie przetrwało w takim jakiej formie, w jakiej jest dzisiaj. Mielibyśmy nowe państwa, jakieś walki plemienne, praktycznie o, o te pozostałości, które gdzieś tam. I wtedy Szymon Chłownia w gniłby w ziemię. Pod... Gniłby totalnie. Wtedy, a teraz mam okazję. No, kochanie, będziemy... Nic nie widzi, bo jest na tym. <laughs> Naturalna w dodatku, nie? Więc jakby. <laughs> Ale to było już coś takiego, nie? Bo był ten superwulkan na Syberii, który walnął, ile to było? 130 czy więcej? No, perm. Nie pamiętam, kiedy był perm. No był chociażby incydent Toba kilkadziesiąt tysięcy lat temu, który no. prawie, że wygrywał. Gubił ludzkość, ale też dlatego, że wtedy akurat nie byliśmy tak rozprzestrzenieni jak hmm. dzisiaj, nie mieliśmy też takiej infrastruktury. Wiesz, technologia. Nie było mało ludzi, to łatwo było, w... no. wy... żeby wyginęła ludzkość. Dokładnie, a technologia nam pomaga. No Jednak jesteśmy w stanie przeciwstawiać się siłom natury i, i, i to nam bardzo mocno tutaj gdzieś daje. Zresztą w książce wspominałem, że są dwie książki, bo hmm. połowa tej książki to jest fabuła. Ja sobie pozwoliłem fabuła, napisać wiecie. fabułę. To widać, że nie czytałeś, no. dostałeś, nie czytałem. Nie ja dostałem, tylko. Też dostałeś. Kiedy ja dostałem? A to se przeczytaj dedykację. W każdym A, ok. razie, w każdym razie moja drogi. żona moja żona. No, bo razem słyszałem, dostałeś. że piszesz z nią. Tak, pisujemy sobie czasem tam, wiesz, jakieś tekstylia. W Słuchaj, w każdym razie, wracając. Mamy, dedykacji nie wysyła się Whatsappem. Mamy tutaj też fabułę i w tej Czyli fabule się jeden z takich e, e, scenariuszy. Więc możesz sobie poczuć się jak osoba, która stoi w obliczu właśnie zagłady i, i po to to jest. Tak, żeby sobie Gdzieś tam wejść głębiej też w jakiś jeden taki scenariusz. Nie będę mówił jaki, ale który. Może gra powstanie na, na podstawie tego. Myślę, że takich gier było sporo. No jest nie? trochę. No, Fallout chociażby, nie? Fallout, Fallout Horizon to no. też zagłada ludzkości. No, w ogóle post-apogry The Last of Us, tylko to już w inną stronę tutaj. A, A, drugi jest po, tutaj Fallout też to był chyba. No, to jedna z najlepszych gier w No wspaniałe to było. Jeszcze miałem wtedy komputer jakiś 3, 4, 8, 6 chyba, tak. w tym guście. Pamiętam, że jak savey się pod koniec gry robiło, to mogłem iść. To herbatę i kanapki zrobić. Tak długo? Nie? ten ta, zapisywał tak długo. Nie? Okay. No, to była jakaś masakra. To w dwójce się zaczyna od szczurów, nie? Nie, czy w jedynce się od szczurów się zaczyna? W, w obu, w dwójce chyba dzidę miałeś <grym> na początku. Bo w dwójce nie? zaczynasz w tym plemieniu tam, tak. w, jak, już nie pamiętam, jak się tam miejscowość nazywała, a w jedynce wychodzisz z krypty. No, tak, no ja, ja jestem akurat fanem trójki. E, mimo, że dużo osób bardzo hejtuje trójkę, no to jednak trójka mi się... było, nie przeszło. To jest dwójka najlepsza. No, pewnie. No. No, trójka no, trójka znaczy... trójwymiarowa nie, muszę... mi się Słuchajcie, muszę przerwać tą rozmowę, dopóki Maciek nie zacznie nas przekonywać, że trójka była lepsza od <grym> drugiej. lepsze było. Jest to jest chyba... absolutnie nieprawda. Z tych 3D to była jakaś taka New Vegas? Czy New czy... Vegas ale to była... Nie, to jak... jeszcze wcześniej. Potem, potem, potem była Fallout 4, a potem była Fallout 76. <grym> to ten New <grym> Vegas był lepszy niż trójka, ale dwójka jest najlepsza. To jest, jak ja przechodziłem chyba z 10 razy, Również oczywiście. Że tak. Kurde, znowu sobie przejdę teraz. Oczywiście, mówiliście. że tak. Dziękujemy bardzo za wizytę. Dzięki serdecznie. Piotr kostak był naszym gościem. Proszę. Z naszą tematyką popularno-naukową się nie rozstajemy, bo teraz kącik Petrosa Psylosa. Cześć! Petros, Psylos. Od mniej więcej tygodnia ogromna jest burza w internecie. Każdy cytuje te badania, każdy cytuje tę stronę. Mówię o sztucznej inteligencji, ale sztucznej inteligencji nie już tym razem do generowania tekstów lub obrazków, a sztucznej inteligencji do generowania filmów. Naprawdę jestem mega zaskoczony, bo takiej rzeczy jeszcze nie widziałem. Na samym początku w ogóle myślałem, że to jest jakiś fake, że, że to jakieś prima aprilis y, przyszło, ale nie. Faktycznie mamy dzisiaj tak świetnie działającą sztuczną inteligencję, która hiperrealistyczne filmy potrafi generować. Zresztą, zobaczcie sami. Pamiętacie, jak jeszcze niespełna rok temu wyglądały filmy wygenerowane przez sztuczną inteligencję? Oto kilka przykładów. Widzimy mnóstwo różnych defektów. Brak spójności. Kontekst się urywa. Kiepska jakość tych filmów. Na pierwszy rzut oka, jak ktoś zerknie, no to od razu mówi, że to jest wygenerowane, to jest sztuczne, nie może być naturalne. Rok temu. Rok temu tak to wyglądało. A teraz popatrzcie na ten filmik. Naprawdę, na samym początku myślałem, że to nie jest. Yy wygenerowane przez sztuczną inteligencję, że to jest film nagrany przez człowieka, ale się umyliłem, bo to co przed chwilą widzieliście, ta kolejna rewolucja, którą mógłbym porównać do tej rewolucji, która była w 2023 roku, gdy pojawił się Chat GPT, mianowicie ta sama firma, która wypuściła czata GPT, niedawno opublikowała model, model sztucznej inteligencji, który potrafi generować hiperrealistyczne filmy. Ten program, ten model nazywa się Sora. I oczywiście te filmy są od samych podstaw generowane piksel po pikselu. To co widzicie nie zostało w żadnym stopniu nagrane przez kamerę. To w 100% jest wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Jeszcze raz wróćmy do tego przykładu. Widać naprawdę niesamowitą jakość, spójność czasową. Jak coś się pojawi, to to później nie ginie, gdy inny obiekt przysłoni to coś. Naprawdę no, sztuczna inteligencja rozumie, jak powinny wyglądać kolejne klatki filmu. I jeszcze też czasami występuje delikatny problem z symulacją praw fizyki. Tutaj, na przykład, widzimy roztrzaskanie szkła. No, to nie wygląda zbyt wiarygodnie, ale to jest dzisiaj. Jeszcze rok temu to naprawdę w ogóle wiarygodnie nie wyglądało. Wyobraźcie sobie, co będzie za 5 lat. Wytworzyliśmy wręcz wyobraźnie w maszynie. Ta maszyna potrafi rozumieć nasz świat i potrafi trafnie prognozować, co powinno się zdarzyć, gdy na przykład jajko spadnie na ziemię. I jak to wszystko działa w stronę technicznej? No, teoria jest trochę długa, ale streszczając to wszystko. Widzicie tutaj obrazek, jak to mniej więcej działa, czyli na samym początku jest genero generowane wideo, które zaczyna się od takiego, które wygląda jak szum. I później na kolejnych etapach to jest stopniowo przekształcane zgodnie na przykład z naszym promptem, czyli tym monitem tekstowym. I na kolejnych etapach ten szum jest usuwany i wyłania się coś, co ma pokazywać to wideo, bo wpisaliśmy na przykład, żeby tam się pojawiło ciastko. I to jest przykład bardzo taki interesujący który można znaleźć na stronie firmy OpenAI. Przykład tego monitu tekstowego, czyli promptu i później sztuczna inteligencja na bazie tego monitu generuje film. Ten monit jest następujący. Stylowa kobieta idzie ulicą Tokio wypełnioną ciepłymi, świecącymi neonami i animowanymi oznakowaniami miasta. Nosi czarną, skórzaną kurtkę, długą, czerwoną sukienkę i czarne buty i nosi czarną torebkę i tak dalej, i tak dalej. Czyli trzeba scharakteryzować, co będzie to wideo w w kilku zdaniach najlepiej zawierało, a później sztuczna inteligencja na bazie tego monitu może wygenerować maksymalnie jednominutowy film. I tu jest właśnie teraz to, co leci, przykład takiego filmu. No naprawdę jestem bardzo ciekawy, jak będzie wyglądała przyszłość aktora, operatora kamery, czy reżysera. A więc naprawdę rzecz niesamowita. Jeżeli to dalej będzie się tak rozwijało, to można sobie wyobrazić taką przyszłość. Wracacie po ciężkim dniu pracy do domu, siadacie w wygodnej kanapie przed telewizorem, odpa odpalacie Netflixa przyszłości i tam zamiast biblioteki gotowych, nagranych dla wszystkich tak naprawdę jednakowych filmów, będziecie mogli sobie powiedzieć asystentowi, wygeneruj film. Ze mną w roli głównej, że jestem w królem gdzieś tam w jakimś tam królestwie i coś tam robię, mniejsza o kwestie techniczne. Tak naprawdę możecie wszystko powiedzieć i dostaniecie po 10 minutach film sprofilowany pod Was, pod Wasze preferencje z główną rolą e, obsadzoną Wami. Ale to jest wizja przyszłości. Tymczasem bardzo się cieszę, że. Filmuje mnie nadal prawdziwy człowiek, że nie jestem awatarem jakimś wirtualnym, a w studiu są prawdziwi, no przynajmniej mam taką nadzieję, prowadzący. Studiu są prawdziwie prowadzący, ale po co nam Petros w zasadzie? Moglibyśmy to wszystko bez. Dokładnie jego. Możemy to napisać po Jak prostu. ten program się nazywał, Petros? Wyślij linka. Sora się nazywał ten program. I możemy to napisać. I hasło wyślij i e login, no. i my już sobie poradzimy dalej. Dokładnie. E ale takiego gościa byśmy nie wyczarowali, jaki teraz jest z nami. E dzień dobry. Dzień dobry. E Pani Anna Maria Dymer jest z nami e z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, analityk do spraw Białorusi i e Bezpieczeństwa. Także Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Tak jest. Strasznie długi jest ten tytuł. E, to prawda. Czy Sławomir Demski, który u nas e, także z nami współpracuje, to jest wprost pani przełożony? Oczywiście. Czyli trzeba oddać mu hołd tutaj. No pewnie by wypadało. E, pozdrawiamy Sławomira Demskiego. Jutro ma program swój o 20 wraz z generałem Andrzejczakiem. Doskonale o tym wiem. Zresztą z generałem Andrzejczakiem też możemy mu oddać hołd. Też się znamy. To lubię, jest dobry bardzo. duet, prawda? Bardzo. Okej, okay. ale dzisiaj się skupimy na tym, co pani ma w głowie, a nie oni mają w głowie. No, punkt wyjścia do tej rozmowy nie jest zbyt miły, bo chodzi o śmierć Nawal nawalnego. nawalnego. Tak. tak. Natomiast widzę taką w Polsce dyskusję. To znaczy, z jednej strony część polityków od razu poleciała z płaczem, że stała się tragiczna rzecz i człowiek stracił życie i w zasadzie to tak jakby ktoś z nas odszedł, a druga część przyszła, taka mniejsza część i powiedziała ej no spokojnie, nie ma na czym płakać, bo to nie był wcale dobry człowiek. A myślę, że prawda leży po środku, jak to zazwyczaj <grym> bywa. To znaczy z Nawalnym faktycznie było tak, że on miał Poglądy mocno nacjonalistyczne ładnych kilka lat temu, i tutaj niekoniecznie ten nacjonalizm musimy traktować pejoratywnie. Po prostu myślał o Wielkiej Rosji, co wielu politykom rosyjskim się zdarza, zresztą po dziś dzień, nawet tym, którzy są w opozycji w stosunku do Władimira Putina mówił o tym, że Krym powinien być rosyjski. Zmienił zdanie oczywiście po bezpośredniej inwazji Rosji na Ukrainę, ale też popierał... Ale zmienił zdanie, czy widział, że potrzebuje trochę poparcia Zachodu i dlatego wypada mówić pewne rzeczy? Przyznaję szczerze, że tego nie wiemy i się tego nie dowiemy, dlatego że to już był ten okres, kiedy on przebywał w kolonii karnej, więc pewnie czas na przemyślenia miał i mógł się zreflektować co do tego, w którą stronę zmierza polityka Federacji Rosyjskiej. Natomiast to mu zostało Zapamiętane. Zostało mu zapamiętane na przykład wsparcie Rosji w wojnie w Gruzji w 2008 roku. Zostało mu zapamiętane na przykład to, że bardzo krytycznie się wyrażał o mniejszościach, nazwijmy to czarnych, czyli Kaukaz Azja Centralna, wszyscy ci, którzy w Moskwie wykonują w zasadzie najgorsze prace od sprzątania przez handel na bazarach. I to wszystko gdzieś żyło własnym życiem i to właśnie podnosi ta strona, która niezbyt przychylnie na całokształt działalności Aleksyja Nawalnego. Natomiast y, druga rzecz dotyczy samego tego, co się stało. Przecież Nawalny najprawdopodobniej, tutaj nigdy stuprocentowej pewności nie będziemy mieli, ale raczej 99, został zabity. Został zabity jako rywal polityczny. Mimo wszystko, mimo że był za kratami, skazany na 19 lat ciężkiej kolonii karnej. Więc w zasadzie, nawet gdyby z niej wyszedł, to już raczej jako wrak człowieka. I to pokazuje, jak paskudny jest ten reżim. Oczywiście my to widzimy każdego dnia patrząc na ofiary wojny w Ukrainie. Natomiast, no cóż. Ale walka... pytanie brzmi, czy ten reżim byłby tak samo paskudny, mniej paskudny, czy bardziej paskudny, gdyby Nawalny przejął władzę? I to jest pytanie, na które nie, nie ma dobrej odpowiedzi, dlatego że Putin jest emanacją pewnego systemu. To nie jest tak, że jeżeli Putina wyjmiemy z tej układanki, to ona się nagle rozsypie i stworzy się nam coś zupełnie bardziej przyjaznego, bardziej demokratycznego i bardziej liberalnego. Ja osobiście na przykład Jakos hołownia wgniecie w ziemię, to okaże się, że ktoś inny może tam Ja się na przykład obawiam trzeba uważać obawiam scenariusza w którym Putin 2.0 nazwijmy go w ten sposób będzie jeszcze bardziej nacjonalistyczny jeszcze bardziej imperialny co nie jest wykluczone być? dlatego że w zasadzie obecnie ciężko wskazać no bo tam przedpole jest wyczyszczone Miedliew. No, Miedwiedziew już był takim eksperymentem technokratycznym. On też przecież wtedy, kiedy był prezydentem. No, się wydało takie europejskie, a teraz nagle. Owszem, tak. Tylko że w momencie, to. kiedy zaczęła, zaczynała się jego kadencja prezydencka, zaczęła się również wojna w Gruzji. To jest raptem trzy miesiące różnicy pomiędzy jednym momentem a drugim. Więc to też pokazuje, że mimo, że on paradował z telefonami i różnym innym sprzętem, jak ja się ładnie to określam, z ogryskiem na tym. Tylnej, na, na tylnej klapie, to jednak się okazało, że to był zły projekt. Nie wykluczam, że oczywiście może być taka idea, to jest jeden ze scenariuszy, że się pojawi jakiś technokrata Ala Miszustin, czyli obecny premier Federacji Rosyjskiej, gdzie będzie próba sprzedania tego Zachodowi jako nowego otwarcia. Natomiast uczciwie mówiąc, być może jestem skrajnie pesymistycznie nastawiona do tego, co się dzieje w Rosji, ale jak można obserwować, jak bardzo militaryzuje się społeczeństwo, i to nie jest tylko kwestia ostatnich dwóch lat. To jest kwestia co najmniej dekady. Jak bardzo nawet sam Putin skręcił w stronę takiego skrajnego nacjonalizmu, to raczej nie napawa optymizmem i nie napawa nadzieją na zmianę scenariusza. Czyli żeby dzisiaj zdobyć poparcie Rosjan, to trzeba być jeszcze bardziej e, skrajnym radykałem. W pewien sposób tak. Niestety tak została ta narracja propagandowa poprowadzona, że Rosja musi być silna, Rosji muszą się wszyscy dookoła bać. I my musimy być dumni z Rosji. I wiecie panowie, jeżeli popatrzymy, że już od przedszkola jest wprowadzane coś na kształt wychowania patriotycznego, bo już przedszkolaki muszą znać odpowiedni kanon pieśni patriotycznych. W szkole, ona jest taka dość specyficzna to jest 11-klasowa szkoła. Od pierwszej klasy są już odpowiednie pogadanki, a w klasach 10-11 kończącej szkołę jest. Coś na kształt naszego dawnego przysposobienia obronnego, tyle że e, młodzi tylko, że nie ludzie, obronę, Z ostrą amunicją. Tylko z, z ostrą amunicją i uczenia się medycyny pola walki, e, no to już widzimy różnicę, w jakiej to społeczeństwo funkcjonuje. Zresztą. Przed chwilą możemy zdradzić w kuchni. zastanawialiśmy się nad sztuczną inteligencją i filmami, mhm. jak one są kreowane. Natomiast Rosja rozwija perfekcyjnie sztukę wizualną tego, co zaczął jeszcze Związek Radziecki i filmy wielkobudżetowe, chwalące oręż rosyjski, to są rzeczy, które zaczęły być bardzo mocno promowane i bardzo mocno inwestowane, mniej więcej właśnie dekadę temu. Czyli niepotrzebny już jest im Eisenstein do tego, żeby zrobić pancernika Patiemkina, tylko teraz wystarczy już sztuczna inteligencja i będą mogli sobie tworzyć nowych bohaterów. Pewnie trochę tak, natomiast oni jeszcze z tą sztuczną inteligencją na szczęście mają trochę problemów, chociaż są państwowe programy, które zajmują się tym, że, ale też, co jest ciekawe, na razie postawili raczej na pole walki, czyli robotyzacja tego pola walki. Hmm. I to są te projekty, w które oni starają się wchodzić. Tyle, że przy takim skoncentrowaniu właśnie na kwestiach związanych z militaryzacją, chyba na szczęście w cudzysłowie nie mają głowy do Tworzenia własnej Doliny Krzemowej, co zresztą wspomniany Miec Wiedziew chciał zrobić i co mu się nie udało. Mhm. A jak wrócimy do sprawy Nawalnego yy, i do. Polskich polityków, ale też polskich, nie chcę powiedzieć celebrytów, ale osób, które w przestrzeni publicznej są dość popularne, i tego tej wielkiej rozpaczy, jaka zapanowała, czy, to, czy jak pani to obserwowała, to nie było to troszeczkę infantylne z ich strony? Tak, zero jedynkowe podejście do Nawalnego jako do nadziei zachodu na demokratyczną Rosję? W mojej ocenie trochę tak, ale może też dlatego, że ja nie byłam w cudzysłowie wielką fanką Nawalnego przez cały okres jego politycznej kariery. Natomiast jestem w stanie to zrozumieć, dlatego że to w zasadzie była jedyna realna nadzieja, pewien symbol. Jednak z chrześcijańskiego punktu widzenia wiadomo, że już zaczynamy o zmarłych myśleć inaczej. Zwłaszcza, że ten człowiek sam wrócił do Rosji, on wiedział na co się pisze. I jednak to można mu poczytać za jakiś, mimo wszystko, akt bardzo dużej odwagi. A w jakim celu on wrócił do Rosji? Po to, żeby zbudować ten swój pomnik, tą nieśmiertelność? Czy naprawdę myślał, że to ma szansę powodzenia? Myślę, że chyba gdzieś z tyłu głowy musiał mieć chociaż odrobinę nadziei, że to ma szansę powodzenia, że on będzie w stanie zmobilizować te osoby, które jeszcze wychodziły na protesty zwoływane przez niego. Natomiast zderzył się właśnie z tą bardzo wielką falą militaryzacji już koncentracji społecznej wokół innych idei nieco, aniżeli na przykład choćby walka z korupcją, z której Nawalny tak naprawdę był przede wszystkim znany. A czy jest szansa jakakolwiek, bo mówiliśmy tutaj chyba o chyba 99%, że jednak został zabity, ale czy jest jakaś szansa, że to była... Mimo wszystko śmierć naturalna, czy raczej wykluczamy to? Raczej bym to wykluczyła, jeśli popatrzymy na wszystko, wszystkie materiały niezależnej prasy rosyjskiej, bo to też istnieje, ale zazwyczaj działa już spoza granic. I na przykład to, jak oni pokazywali, jak funkcjonuje ta kolonia karna, rozmawiając choćby z byłymi więźniami tej kolonii karnej, raczej należy choćby nawet z tego punktu widzenia mieć szczere wątpliwości, że była to śmierć naturalna. I biorąc też pod uwagę pewną sekwencję wydarzeń, to znaczy, jak szybko po informacji z samej kolonii karnej, że Nawalny nie żyje, jak szybko odezwał się rzecznik Kremla Pieskow, jak bardzo szybko zaczęło to żyć w przestrzeni publicznej, gdyby to nie była rzecz przygotowana, moim zdaniem, to pewnie ta sekwencja byłaby nieco inna. Jest jeszcze oczywiście bardzo dużo informacji, które bardzo trudno zweryfikować, takich, że dzień wcześniej pojawiły się tam służby, pojawiło się FSB, że demontowane były kamery ze spacerniaka. No i wszyscy ci, którzy byli tam więźniami, podkreślają, że Nawalny znajdował się jakoby na tym spacerniaku w godzinie obiadu, a nie w godzinie normalnego, porannego spaceru. Więc to też siłą rzeczy rodzi bardzo wiele wątpliwości. No, no to, to ja zapytam po co? Jaki sens ma dzisiaj zabicie Nawalnego i dlaczego akurat w takiej chwili to się wydarzyło? Jaki jest kontekst? Myślę, że dwie rzeczy są istotne. Męczennika. Poniekąd tak, ale mamy tak, 17 marca mamy wybory Putina, nie nazwę ich wyborami prezydenckimi. <laughs> to jest pierwsza rzecz i to jest bardzo silny sygnał do wszystkich, nawet wewnątrz tej elity władzy. Nie ważcie się myśleć o jakichkolwiek opozycyjnych założeniach i to jest... Moim zdaniem, chyba podstawa. I druga rzecz, tutaj z tyłu musimy mieć sytuację, co się działo, nazwijmy to, w wielkim świecie. Ano dokładnie wtedy była znana już informacja, że Niemcy podpiszą umowę z Ukrainą, a Niemcy były dość mocno zaangażowane w próbę wymiany Nawalnego, między innymi za jednego szpiega, który siedzi w niemieckim więzieniu. I sądzę, że to też mógł być swoisty gest ze strony Rosji w stronę swoich niemieckich partnerów. A kto w takim razie na miejsce Nawalnego wchodzi? Czy jest ktoś realny w tej opozycji rosyjskiej, kto mógłby zająć jego miejsce? Jedyna realna osoba też siedzi w więzieniu, jest to Władimir Karamurza i to byłby faktycznie najlepszy opozycjonista z naszego punktu widzenia i przyznaję uczciwie, że o jego losy bardzo drżę. Zresztą w naszym instytucie on kilkukrotnie bywał. Mieliśmy okazję do, do szczerych rozmów. Też zresztą otruty co najmniej dwukrotnie i też prawdopodobnie co najmniej raz była, był to nowiczok, więc... Ślady służb z dwugłowym orłem w tle są aż za bardzo widoczne. Natomiast niestety nie ma takiego charyzmatycznego mimo wszystko, bo o Nawalny można dużo źle, dużo dobrze, ale jednak jakąś charyzmę on posiadał. Nie ma takiego charyzmatycznego lidera i to jest problem takich państw właśnie jak Rosja, czy choćby Białoruś, chociaż Białoruś ma to, to szczęście, że ma ciągle Swietłanę Cichanowską, która jest za granicą. A żona Nawalnego nie jest kimś, kto może wybić się na niezależność? Będzie trudno, bo mimo wszystko to, społy, to, sp, to jest po pierwsze, a po drugie to jest społeczeństwo, które jest ciągle mocno patriarchalne. Jakoś średnio sobie jestem w stanie wyobrazić kobietę, która byłaby w stanie nie tylko zorganizować opozycję i mówię to jako kobieta z dużą dozą smutku tak naprawdę, ale też przekonać przeciętnych Rosjan. Mhm. Ona teraz wrzuca jej zdjęcia wszędzie, zdjęcia wideo z jakimś gościem, z jakimś jej przyjacielem, gdzie Nawalny siedział w więzieniu, a ona z jakimś przyjacielem imprezuje, jest na plaży i tak dalej, cały czas wrzucają. I taka jest retoryka tego, że ona tak przeżywa te żałoby po Nawalnym. No to nie, nie dziwi mnie, dlatego, że rosyjskie służby mają bardzo dobrze opanowaną wiedzę, w jaki sposób zniechęcać właśnie do takich potencjalnych bohaterów, na każdego się znajdzie. Znajdą jakieś zdjęcia, jeśli tylko będzie taka potrzeba. Przedstawiając Panią, mówiliśmy, że jest Pani analitykiem do spraw Białorusi. Białoruś to jest troszeczkę taki temat, który w ostatnim czasie. Poszedł lekko w odstawkę, mam wrażenie, w przestrzeni polskiej publicznej. To znaczy, koncentrujemy się na innych fragmentach mapy, że tak powiem, a wiemy, że ta Białoruś też jest niezwykle ważna. Jest bardzo ważna, przede wszystkim z wojskowego punktu widzenia. Niestety, Rosjanie doprowadzili do bardzo pogłębionej integracji militarnej tych dwóch państw. Oczywiście jest to efekt tych nieszczęśliwych wyborów prezydenckich z 2020 roku, kiedy Łukaszenka w panice dzwonił do Putina z prośbą o pomoc. Pomoc mu została. Udzielona rachunek został również wystawiony. I widzimy, że prawdopodobnie zostały rozmieszczone systemy z taktyczną bronią jądrową rosyjską na białoruskim terytorium. Czyli w zasadzie Rosja sobie rości prawo do terytorium Białorusi jako swojego, no bo tam, gdzie stacjonuje jej broń nuklearna, tam nie ma mowy o żadnych prodemokratycznych zmianach. I to jest jeden aspekt. Drugi aspekt to jest oczywiście coś, czego Łukaszenka nigdy wcześniej nie robił, zgodnie z dawnym, dawnym kontraktem zawartym jeszcze przy tych pierwszych i jedynych demokratycznych wyborach w 1994 roku. Tutaj gwiazdka w lipcu będzie 30 lat, jak Łukaszenka sprawuje urząd, więc to też. Świadczy o tym, że to, to nie jest... Nie ma z Tak. Była, była. 20 lat i 20 lat. Była, została już dawno temu zniesiona, więc, więc Łukaszenka może w zasadzie sprawować urząd do końca z swoich dni. Albo niektórzy złośliwie mówią, tak z goryczą w głosie, że do końca dni Białorusi. Bo to czasami może być niestety przy obecnych trendach politycznych jedno i to samo. No i... Biorąc to pod uwagę, widzimy też militaryzację, próby militaryzacji społeczeństwa białoruskiego. Trochę nastawienie na rozwój sił zbrojnych, ale też wojsk wewnętrznych. W Rosji one zostały przekształcone w Gwardię Narodową kilka lat temu. Natomiast na Białorusi one ciągle istnieją, one podlegają Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. I co ciekawe, tworzone jest bardzo dużo sił operacji specjalnych w ramach tych wojsk wewnętrznych. No i jak diabeł z pudełka wyskakują nam Wagnerowcy, którzy między innymi szkolą i te wojska wewnętrzne, i teraz zaczęli też szkolić jednostki regularne, plus została wprowadzona ustawa o nazwijmy to samoobronie narodowej, to z rosyjska jest narodne Apałcienie, która też daje możliwość oddolnej obrony. No, i na to wszystko nakłada się sytuacja, w której za chwilę będziemy mieli w cudzysłowie wybory parlamentarne i pierwszy raz do ogólnobiałorskiego Zgromadzenia Ludowego. One się będą kończyły 25 lutego, bo głosowanie trwa prawie tydzień. Jakby ktoś nie wiedział, że, że można cudę nad urną zrobić, to oczywiście jest to doskonały moment. To znaczy, co, co do zasady, jedna trzecia społeczeństwa ma głosować w ramach przedterminowego głosowania, czyli w jednostkach wojskowych na rozkaz do urny marsz. To samo w akademikach, to samo we wszystkich tych miejscach, gdzie władze mają realny wpływ na to, kto kiedy pójdzie głosować. I to jest jeden aspekt. No i Białoruś teraz przygotowuje nową doktrynę wojenną. Mimo, że ta ostatnia wcale nie jest leciwa, bo jest z 2016 roku. I w tej doktrynie wojennej Polska będzie wskazana jako jeden z głównych rywali i przeciwników. Ale mówiliśmy o. Wspomnieliśmy o tych wyborach sprzed kilku lat. Wtedy jednak się okazało, że. Białorusini są w dużej mierze przeciwko Łukaszence, bo wcześniej mówiliśmy, że Rosjanie to, to tak się zradykalizowali, że chcą takiego lidera, który ich będzie być może popychał. W stronę konfliktów. Natomiast czy Białorusini dali się już całkowicie spacyfikować? Czy tam jest jednak taka lawa, która gdzieś Bulgocze i to wszystko w trakcie wyborów może się znowu wylać? W trakcie tych wyborów na pewno nie i w trakcie następnych, bo prezydenckie powinny się odbyć. To dlaczego wtedy się wylało, a teraz się nie wylało? Dlatego, że była inna sytuacja wcześniej, to znaczy w latach mniej więcej 2016-2020 do pandemii. Białoruś bardzo mocno zmieniła jak na siebie oczywiście wektor swojej polityki zagranicznej, otwarła się na zachód. To były w zasadzie miesiące miodowe w relacjach z Polską, w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Coś, co nam się teraz w głowach nie mieści, ale w lutym 2020 roku jeszcze w Mińsku były świętowane urodziny Kościuszki w gronie amerykańsko-litewsko-polsko-białoruskim. W marcu, w zasadzie na samym, samym początku pandemii jeszcze przyjechali Brytyjczycy, żołnierze brytyjscy ćwiczyć z Białorusinami. Rzecz nie do pomyślenia w tym momencie. Ale w cztery lata zmieniły się tak e, nastroje społeczne o 180 Rosji? Myślę, że tam to jest w ogóle bardzo złożona kwestia. To nie były tylko te cztery lata. Ludzie powoli mieli dosyć już Łukaszanki o wiele wcześniej, bo historia protestów zaczęła się w zasadzie w 2006 roku. Bardzo wiele zrobiono pod kątem edukacji historycznej. Zaczęło się ukazywać to niezależnego białoruskiego dziennika takie dodatki historyczne naszej niwy, w języku białoruskim, pokazujące choćby historię Wielkiego Księstwa Litewskiego. I tutaj też ważne, żeby choćby słuchaczom powiedzieć, że statuty tegoż księstwa były pisane w języku starobiałoruskim, że to w zasadzie było też białoruskie państwo, w takim bardzo dużym uproszczeniu, oczywiście, bo ciężko mówić o państwach narodowych w tym, w tym okresie. I było widać, że ludzie zaczęli mieć potrzebę, że nie tylko Łukaszenka, że jest własne państwo, że my nie jesteśmy Rosjanami, tak? bo, bo faktycznie Białorusi nie są zupełnie z innej gliny ulepieni. I to był cały splot szeregu różnych czynników. Również tego, że Łukaszenka się zachowywał skandalicznie w trakcie pandemii. Być może panowie pamiętacie słynne jego rady, że żeby się nie zarazić, należy jeździć traktorem i pić wódkę. Więc, a ludzie mieli... I że wyślą ziemniaki do Polski. E, to ja tak. Jeszcze później była Kasza Gryczana i sól, bo tego u nas tak, w kraju a brakuje. Tak, Pan teraz całkiem niedawno mówił o, o tym, że młodzi ludzie ubierają się za dobrze, że dużo lepiej od niego. To prawda, to mnóstwo takich różnych kwiatów. Ale wciąż nie mogę tego zrozumieć. Młodzi ludzie na Białorusi kupują Łukaszenkę, kupują ten cały pakiet jego. Teraz nie bardzo mają wyjście. Dlaczego? No dlatego, że jeżeli grozi Panu dwa lata kolonii karnej za to, że wyjdzie pan w białk spodniach dresowych z czerwonymi lampasami, to już przestaje być zabawnie, tak? Że jeżeli. Można sobie wyobrazić ten ruch partyzantów białoruskich, czyli tych, którzy próbowali dokonywać aktów dywersji na kolejach, zwłaszcza jak się miały przemieszczać rosyjskie siły zbrojne. To zostało zakwalifikowane jako akt terroru. A akt terroru od niedawna, za akt terroru grozi kara śmierci, która jest wykonywana na Białorusi. Czyli trafili pod but, ciężki but. Bardzo dokładnie tak. I spirala represji została rozkręcona w taki sposób, w jaki dotychczas, jakiego dotychczas Białoruś nie widziała. I do tego wszystkiego liderzy polityczni albo są za granicą i wchodzą w większości w skład gabinetu przejściowego Słytłanecji Hanowskiej, albo są w więzieniach. I o niektórych nie mamy od ponad roku żadnej wiadomości, na przykład jak od Marii Kalesnikowej, która była jedną z trzech kobiet ze sztabu Swietłany Cichanowskiej, słynna flecistka swoją drogą, jak na przykład nawet o Alesiu Białackim, laureacie Nagrody Nobla. Co się dzieje z Andrzejem Poczobutem, też nikomu nie trzeba mówić, bo w zasadzie wszystkim nam ten człowiek jest to bliski, a już tym bardziej tym, który, którzy, go, którzy go znają. Ja osobiście, jakbym policzyła, to mam kilkanaście osób wśród znajomych Białorusinów, którzy są teraz w więzieniach. Więc bardzo trudno sobie wyobrazić, kto miałby wziąć odpowiedzialność za ten ruch społeczny i nie dać się spacyfikować, bo niestety poziom kontroli przez służby jest tak wysoki, że ludzie się zwyczajnie boją i ja się niekoniecznie dziwię, bo oprócz tych białych spodni z czerwonymi lampasami to jest autentyk. Dziewczyna została skazana na dwa lata, wyszedł się na spacer po prostu w takich spodniach. To sądzili starszego pana za to, że w serwisie społecznościowym wrzucił mozzarelle z pomidorami. Mhm. Chodziło o kolor, biało-czerwono-biały. Mhm. Nam się to po prostu w głowach nie mieści, natomiast taka jest rzeczywistość po tamtej stronie. Dziękujemy bardzo. Anna Maria Dyn 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 Dyner z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych była naszym gościem. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie. A teraz krótki przerwnik filmowy i to będzie Robert Mazurek, właśnie o sprawie Nawalnego. W 2014 roku, kiedy Rosja zajmuje Krym, uważał, że tak, że to dobry ruch. Krym nasz. Cieszyła się niemal cała Rosja, wśród niej także Aleksiej Nawalny. Uczciwie powiedziawszy, bardzo trudno jest znaleźć Rosjan, którzy uważają, że Krym nie jest ich, że Krym należy oddać Ukrainie. Nawalny z pewnością wtedy, podkreślam wtedy, był w tej grupie. On zmienił zdanie. I to trzeba też jasno powiedzieć. Nawalny przyznał, że błądził. Ktoś powie, wymuszona samokrytyka. Nie wiem czy wymuszona, ale kiedy wybuchła wojna z Ukrainą, kiedy Putin napadł na Ukrainę, Nawalny, siedzący w więzieniu, zdecydowanie wystąpił przeciwko tej wojnie. Nie zyskał na tym popularności. Nawalny w zeszłym roku jawnie zmienił zdanie w sprawie Krymu. Wystąpił przeciwko ogromnej, ogromnej większości swoich rodaków, mówiąc, że Krym należy oddać Ukrainie. To nie, przy, nie przysporzyło mu zwolenników, to sobie też jasno powiedzmy. No, i teraz tematyka będzie dużo lżejsza, natomiast też będzie pewne napięcie, bo zawsze tutaj jest między nami, a kamilem Głapińskim, pewne napięcie. Ja nie chciałem żadnego napięcia. Ja chciałem nie. Cię chlebem i solą przywitać. A masz z naszego masz? Mam go na zapleczu. To Nie przynieś. chciałem tak oficjalnie przynieść, zaczekamy. Ja nie ja ma wcale Chciałem powiedzieć. Nie, powiedzi wiem. Powiedzi Miem. Zaczął od kłamstwa, to na czym skończy? Na budowie łodzi podwodnej z Lego. Na powązkach. Boże, to znaczy... To czytacz z filmu był! Ale gdybym skończył na powązkach, to oznaczałoby, że osiągnąłem w życiu prawie tyle, co mój... Jak się okazało, Krajan z Płocka, czyli astrofaza, właśnie sobie rozmawialiśmy. Chodził to na powązkach? Nie, nie ale cały zdrowy, to, On jest no, znany. Nie wiemy tego. I on, Daj Boże, żeby żył jak najdłużej, jak za powiedzmy 50 lat zejdzie z tego łez, się, jeszcze będzie na powązkach. Tak. Czyli jest to bardzo płocki poranek dzisiaj. Bardzo płocki poranek zrobiliśmy. Ale nie będę mówił o wiśle Płock, także spokojnie. Będę natomiast mówił o derbach łodzi, ponieważ wczoraj po trzech tysiącach. mówiliśmy już o tym. Dobra, to ja w ogóle. Nie mówiliśmy. Bardzo miło było. Nie wiem, że nie. <laughs> bardzo ale... miło było wychodzenie. Słuchajcie. Po 3766 dniach do polskiej ekstraklasy wrócił Rafał Gikiewicz. Łukasz Gikiewicz, jak wiadomo, został skaperowany przez naszego pryncypała Krzysztofa Stanowskiego do KTS-u. Weszło. Rafał pozazdrościł mu gry w Polsce i powiedział: Wracam. Ale na bramce nie szukaliśmy nikogo, więc. Dlatego nie, wrócił dlatego do, poszedł do, widzewa, do widzewa. Dlatego tak. poszedł do widzewa. 10 lat go nie było na polskiej ziemi. Ponad 10. Ostatni mecz 2013 rok, październik, jeszcze w barwach Śląska-Wrocław. No i trzeba powiedzieć, słuchajcie, że piłkarze LKS-u postanowili uczcić ten powrót, właściwie nie strzelając ani razu. Popali się, znaczy oni inaczej. Oni wiedzieli, że Rafał jest tak dobrym bramkarzem, że nie ma sensu strzelać na tą bramkę. W ogóle. I z takiego założenia najpewniej wyszli, bo nawet jak strzelili, to myślę, że bramkarz taki randomowy z łódzkiej Ligi Szóstek by sobie z tymi strzałami poradził. Rafał Gikiewicz wrócił od razu na derby Łodzi, czyli na poważny mecz i właściwie był zupełnie niezatrudniony. Po meczu mówił, że się czyli bardzo... Czyli był cieszy. bezrobotny przed meczem? Znaczy tydzień wcześniej? Tak. A potem zatrudnili go w Widzewie i dalej... Jest za tylko w innym sensie. O, Jezu, zatem... Widzę, że ta główka pracuje. I tylko trzy treningi odbył z widzewem, ale to już starczyło, żeby się porozumieć z drużyną. Natomiast nie wiem, czy wiedzieliście, ale. widzewa zrobili. Tak, flaga CSM-owska się morska. pojawiła w sektorze widzewa, także ktoś naprawdę się zamienił z wiadomo, czym na rozum. I też. A propos niefortunnych wydarzeń, choć to troszkę inna skala, jaki Maciej Rosołek, po tym jak legia wczoraj się skompromitowała, remisując u siebie z puszczą nie jeden do jednego, niestety dostał mikrofon i pokazał Maciej Rosołek, że nie to jest, że średnio gra, to jeszcze średnio to nie się wypowiada. Być. Powiedział tak, nie był to słaby mecz, nie uważam, żeby był zły, nie ma jakiegoś smutku i załamania. I uwaga, bo Maciej Rosołek postanowił przed kamerą zażartować, bo śmiejąc się, oczywiście trochę, no to odrobiliśmy do lidera punkt. Dlatego, bo to była taka kolejka, w której Lech i ironia, no chłopak pozytywnie podchodzi Pozytywne do życia. ludzki chłopak, no. a my go niszczymy. No panie, ty byś chciał, żeby co? Żeby się rozpłakał? Tak, że żeby się rozpłakał, mecz. żeby złożył absolutnie samo krytykę. krytykę. Nie, no fajnie, właśnie. Wreszcie Fantas ktoś pozytywny Fantastyczny. Wreszcie fajny gościom. Gość może powinniśmy w końcu mówić o naszych porażkach pozytywnie. Battenfeller, że nie umie Jakie grać porażki? w piłkę, co prawda. No nie są porażki. Remisach. Znaczy... No dla Legii. To... Słuchajcie, Legia powiedziała, że chce gonić lidera ekstra klasy. Po czym przegrywa no po, Przegrywa. przegrywa Lonia, przegrywa Śląsk. Przecież powiedziałem, że Lech, sorry. Jagi i Śląsk przegrywają. No Jagi przegrała właśnie z Lechem. To zadam Ci krótkie pytanie. Raków wymęczył, ale. ja Ci co? Proszę. Do, goni czy nie goni? Koni. I to w takim Dziękuję. tempie, taki wyścig ślimaku. Dziękuję. Dobrze. A Śląsk w, dwa razy z rzędu? Wiesz jako, wiesz jako dwa razy z rzędu przegrał u siebie 0 do 1 Śląsk. tak. Czyli, czyli lider. Ile Legi odrobiła? od ee... dwie kolejki. W dwie kolejki. Nie pamiętam pierwszego wyniku Legi. Czeka, Ale nie, pewno... wygrała. Komentowałem ten mecz. Wygrała z ruchem 1 do 0. Czyli 4, czyli 4, 4 punkty, punkty Tak. Czyli są... Legia ma w tej chwili 5 punktów straty. Czyli jeszcze zdobędzie mistrzostwo Polski tym, tym, no nie wiem. W każdym razie jest w naszej tabeli, powiedziałbym, bardzo ciasno, ponieważ pomiędzy liderem a drużyną numer 6 mamy tylko 6 punktów straty. I to jest w, Legia... w sumie fajne, bo Legia każdy może. Być zarówno mistrza zdobyć, jak i nie awansować do pucharów. Tak. W naszej to lidze jest to możliwe. Jest to możliwe. Natomiast prawdopodobnie przechodząc teraz płynnie. Ale z... też trzeba powiedzieć, że Legia ma fatalną serię, jakby spojrzeć na ostatnie. Tam 10 czy 11 meczów, to nie wygląda dobrze. Tak śledzisz Legię? A kiedy ty masz czas, jak ty nagrywasz tylko filmy w kanale Zero? Po nocach? Odwijasz sobie mecz. się, ze warga coś mówi, a sobie tutaj... po... śledzi Legię. Co wypierasz to, co on mówi i sobie oglądasz. Śledzę Legię, jest na takiej stronie. Jest jakaś taktyka, słuchajcie, wychodzimy z polskiej Bundesligi do tej właściwej niemieckiej. W niedzielę Bayern Monachium przegrał trzeci mecz z rzędu, co zdarzyło im się pierwszy raz od blisko 9 lat. Z Bochum 3-2, mówiliśmy już o tym. 2-3, jak przegrał. Tak, ale mówiliśmy już o tym. E, Oczywiście, że. Tak. No i w związku z tym, ale ja się powtórzę, bo też uważam, że wraca. średnia oglądalność poranka to jest około pewnie 20-30 minut, więc prawdopodobnie ci, którzy włączyli, żeby posłuchać sportu, Czyli nie oglądali tego, co mówisz samo? Tak. Tak okay. by wypadało. Nie Dobre. wiem, dlaczego tego nie no robicie. No to Astrofazy jeszcze. Astrofazy. Jotrek, Przedłużmy oć, ten oć, 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 oć jeszcze. E, No i Bild poinformował, że wczoraj na boisku doszło do słownej utarczki pomiędzy Joszu Łąkimisiem a asystentem Tuchela Zoltem Löwem. I tam jest bardzo niefajna atmosfera. Ponoć już Tuchela absolutnie nie chcą piłkarze. Skłócona szatnia i wiele wskazuje na to, że dzisiaj albo jutro dostaniemy informację, że Tomasz Tuchel opuści Bayern Monachium i mieliśmy bardzo fajny na weszło, na weszło tytuł takiego większego tekstu od dwa dni temu. Naprawdę szacunek dla Szymona Piórka, ponieważ tytuł to był Highway to Hell. <laughs> Więc naprawdę pograł słowem muszę powiedzieć bardzo. Takie e, bardzo, piórko miał. Bardzo, tak, bardzo spoko. Ja tutaj jeszcze od chłopaków 0.0 taka ma wstawka, że program zaczyna się oczywiście o 10.00 i naszym gościem będzie e, Jan Bednarek. To tak. Miałem no to jest Wyszło, dlaczego Eden Azar nie radził sobie w Realu Madryt. Wiemy, że jest to jeden z najbardziej nietrawionych transferów prawdopodobnie. Bo kopnął w tego chłopaka piłki. kiedyś. Nie wiem, kogo kopnął, ale w podcaście Johna Obi-Mikela powiedział, że każdego lata przybierałem na wadze 4 lub 5 kg, ponieważ myślałem, że skoro przez 10 miesięcy daję z siebie tak wiele i wystawiam swoje ciało na najwyższy poziom, co jest dosyć śmieszne, biorąc pod uwagę, jak grał albo nie grał w Realu, to mój czas wolny jest moim czasem wolnym i po prostu powiedział, że jest Belgiem, który kocha piwo. W moim kraju są najlepsze piwa na świecie. Nie mówię, że piłem codziennie, bo to nieprawda, ale czasami po dobrym meczu jedno lub dwa są miłe. Czyli po prostu chwał tego piwa na umór, miał nadwagę, nie grał w piłkę i pf, panie, daj spokój. Zarobił ja 100 milionów gra. euro. Ja regularnie też tak 4-5 sobie dorzucam. A i też grasz w piłkę u siebie nie, nie. z cenem na boju. Oczywiście. Ty to koniaczek. O 12. Zostawmy pana Jerzego już w spokoju, bo teraz yy, y, słyszałeś, jak ktoś oglądał tylko 20 minut i akurat nie. ogląda te 20 minut, to wyjdzie na to, że to ja piję koniaczek o 12, bo a ja, nie pan Jerzy Sztur. A jeszcze by pomyślał, że pan Jerzy Sztur, yy, ma problem z alkoholem? Nie, absolutnie nie. Pytanie do Gabka, jaka jest szansa, że Kane wykręci 40 goli w sezonie, na, już. na to jak on strzela? Dlaczego? On, on, strzela, on będzie strzelał. On strzelił gola, ale... Tylko, że wiesz, że Kane wygra. jest posłańcem złej nowiny, bo przyszedł do Bayernu i Bayern nic nie wygra w Nie, tym ale sezonie. poczekaj, w sz... tyle się mówiło, że on strzeli te 40, ale to... Było... Ale on leci cały czas jak szalony, panie, no. Rozumiem, tak, Harry Kane gra w Bayernie, prawda? 22 mecze na no. razie. I zaraz zobaczy, nie powiem ci, ile ma goli, bo aż tak tego nie śledzę, ale na pewno ma 20 kilka więc, no, A czysty Hurricane to on goni Lewandowskiego w tych golach? Tak, bo chodzi o to, że on w pierwszym sezonie swojego pobytu w Bayernie może pobić rekord 25. Lewandowskiego. No to krzysiek, halo. No, może no, rekord Lewandowskiego, który pobił Gerda Miller'a. Tak, i to przez wtedy. lata. I... W ogóle Gerd Miller w ciągu kilku lat wyjdzie na totalnego Lamusa. Znaczy, no, to każdy dokładnie. bije jego rekord. Każdy, kto przychodzi do Bayernu, nagle. Gerd Miller. Znaczy, wiecie, ale to też trochę może wyjść. <laughs> to na... jest jak z Newtonem, wiesz, jak wymyślił swoją tam, swoje zasady, to teraz przychodzą nowi fizycy dokładnie, i mówią, że to jest. Przez Edison nieprawda. i wszystko ukradł. Ale trochę na lamusa może też wyjść Robert Lewandowski, szczerze mówiąc, bo wydawało się, że ten rekord to jest coś nieprawdopodobnego i przez kolejne, kolejne pokolenie trzeba czekać, jak Gerd Meller-Lewandowski to Lewandowski i ktoś, kto na przykład jeszcze na świat nie przyszedł, albo dopiero się urodził. A tu się okazuje, że przychodzi Harry Kane i zaraz to... Czy to była ostatnia wiadomość? Jeszcze mam jedną, mogę? Dawaj, no. Otóż Oleksandr Usyk wróci do ringu w Riadzie 18 maja. Tak, pod, tak poinformował jego trener. Być może w końcu zmierzy się z Tysonem w którym, przypomnijmy, że oni mieli walczyć dwa dni temu, ale Brytyjczyk na ostatniej prostej sobie konkluzji. Biowy, tak, chociaż moim zdaniem, znając e, tysona Suriego i jego styl e, życia utracjusza, to mógł być kasus Edena Lazarda, czyli mogło chodzić o te piwka, że na przykład się nie przygotował, bo poniósł go melanż, jak to się mówi. No dobrze. Teraz, drodzy wizowie, robimy tak. Nie wyłączacie komputerów, telefonów, telewizorów, czy nad czym tam nas oglądacie. Nie wyłączacie, ponieważ ten program zamieni się nagle w sposób magiczny w program 0 do 0. I o godzinie 10.00 Pojawił się tutaj Andrzej Twarowski, Przemysław Rucki, Wojciech Kowalczyk i Łukasz Trałka i będą rozmawiać o sporcie, w szczególności o piłce nożnej albo tylko o piłce nożnej e, i będą się łączyć z Janem Bednarkiem. Więc zapraszamy na 10.00. Po prostu zostańcie, idźcie sobie na chwilę, na 20 parę minut, Kawka. ale niech to wszystko działa dalej, bo chcemy, żebyście z nami pozostali. E, za dzisiejszy poranek bardzo dziękuję. Maciej Dąbrowski, Krzysztof Stanowski, Kamil Gapiński. Bardzo mi miło, dziękuję. Do zobaczenia. Pa, pa. Sponsorem głównym kanału Zero jest Racket Jobs, twój portal z ogłoszeniami pracy.